Hello there. Dobry. Trochę głupio, kochani, zrobiłem. Tak sobie teraz zdałem sprawę, że zacząłem streama o 21:57. Za 3 minuty jest restart serwera i będziemy 3 minuty czekali. Ale dobra. Siemano, MP Peter. No wbijam, no. Się może stać? No po prostu posiedzimy, przywitamy się z chłopakami, bo pewnie gdzieś tam łażą i zaraz nam serwer wywali. No na 3 minuty, dokładnie. Siema kierowniku czatu. No nie przemyślałem, przyznaję. O, taczka się pierdoli właśnie. Pierwsze co mnie budzi. Grzechu jest. Dziwne, bo Kalembriona nie ma, albo poszedł na łowy. Grzechu! Właśnie miałem do ciebie zagadać. Cześć, Grzechu! Dziękuję ci bardzo za 9. miesiąc subskrypcji na tym kanale. Niech wszyscy słyszą. Tak się traktuje dobrych widzów. Słuchajcie. Dobra, trzeba by na jakiś głosowy wsiąść. O, pomachał, jaki dobry chłopak. Trzeba by na głosowy wejść, tylko widzę, Palolek siedzi. To co, no wchodzimy. Dobry! Siema, Grzechu. Siema, o, jak pięknie, wszyscy są. Ty no, odpaliłem i mi się serwer wydupcył. Oj. Ale co to się stało? Dlaczego tak się stało? No bo nie przemyślałem. Nie przemyślałem tego, że będzie restart serwera. No dobrze, bardzo dobrze. Ta lampka za tobą Jurassic Park to z neta, czy masz z jakiegoś sklepu? No ze sklepu internetowego, tak. Ale kupiłem ją na Allegro i była jakoś turbo tania, bo tam chyba
Miałem niecałe 80 zł, z tego co pamiętam. Nie była jakoś super droga, a robi robotę. Trzeba powiedzieć, że fajnie wygląda. To co, Palolku, grasz dzisiaj? Czekaj, trochę mamy 10. Kurwa, powiem ci, ta wizja spacerku do was to jest powrotem przerażająca. Siema, Kalembrionie. No. O, Kalembrion już zdążył przyjść i odejść. O, odszedł już. Już wszyscy odeszliśmy. W pewnym momencie to ja tak 3 razy odszedłem pod rząd. Słabo. Znaczy ja widziałem na tym, nie? Tak, wczoraj było słabo. Ale dzisiaj zdążyłem większość płotu zrobić, zostały tam 3 przęsła. Generalnie na golfa. Siema, Kundumie. No niestety, z golfem mieliśmy gdzieś tam z tyłu głowy, że to się może zdarzyć, ale już kurwa tak pod koniec to ja liczyłem, że się nie zdarzy, nie? Jak już byliśmy pod tym, no ale wiadomo, było jak było. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, ale nie wiem. Nieważne. A, że najlepiej mi idzie chyba jak gram rano. Jak sobie wbijam po prostu po metal scrapy, to nikogo nie widzę kompletnie, nie? A jak wieczorem przychodzę i mamy robić ważne rzeczy, to nagle kurwa ciągle coś się dzieje. No bo wiesz, dzieci są w szkole albo śpią. Cuda. Dokładnie. Chciałbym to przyspieszyć, ale no niestety musimy tak do tego 3 po poczekać. Także czaty, co tam u was? Co u ciebie, Kundumie? Bo słyszałem, że jesteś zapracowany strasznie. Kundum w ogóle. Nie może biedny streamować. To polecił wszystkich zjebał z góry na dół. Powiedział, że no nie warto, ale możecie spróbować, nie? Do Borsuka, do Palolka to w ogóle on tam tylko krzywdzi. Nie, tylko to, co można tam wyciągnąć, to że PlayStation chujowe. Ale tak. Zapraszam. No i Kalembrion. Jedyny sprawiedliwy, jedyny porządny człowiek, to do niego też zapraszam. Na samym końcu, bo oczywiście jedyny sprawiedliwy, jedyny dobry. Po czym poszedł w pizdu, on już nie streamuje. A ja sobie tak pomyślałem, kurwa, no niezależnie do kogo wejdą, to i tak zapewne będzie skam leciał, bo to najlepsza gra na świecie w tym tygodniu. Najlepsza gra na świecie w tym tygodniu. Tak, to już jest taki mem, bo kiedyś na serwerze Muzyksa przychodziłem co tydzień i mówiłem, że najlepszą grą na świecie w tym tygodniu jest i na przykład Skam, nie? Okay. I Skam zazwyczaj był najdłużej. Znaczy, wiesz, w zasadzie to jest, w tym sens jest tym logika, no bo trendy się zmieniają, nie? Tak, u mnie wyjątkowo często, ale trzeba powiedzieć, że dla mnie już na przykład, teraz już chyba leci 3 tydzień grania w Skama, to jest już taki trochę ewenement. I nie czuję jakiegoś takiego wielkiego zmęczenia na zasadzie, że a chuj, już robię to wczoraj poczułem. Albo wczoraj zostaliśmy srogi w pierdol, nie? Więc... Nie, wczoraj gra nas wyjątkowo nie kochała, bądź ewentualnie kochała, ale od tyłu, no. Tak, ale już to lądowanie na latarni to było kurwa już takie, dobra, nie chcę was. Już wystarczy, wiesz. Ale nie, ale generalnie... Może się do spania, tak jest. Tak. Generalnie wczoraj jak kończyliśmy, to sobie myślałem, nie no, może już kurwa wystarczy, no prawie 3 tygodnie, czy tam już ponad nawet. Może trzeba by było zmienić repertuar. A dzisiaj rano wchodzę, mówię, no co ja będę, kurwa, nie wiem, Forza grał? Odpalam Skama. Bez sensu. Dobra, chyba mogę się logować. Ja uszukam spodni generalnie, jakby ktoś widział, jakie spodnie. A to... były spodnie u nas na... A. Tak? No dobra. Mogę ci zanieść. Aha. Najwyżej. Ja myślę, że Palolek po prostu czeka z tym graniem, aż my ten samochód skompletujemy i po niego pojedziemy, nie? Nie, wiesz co, dzisiaj skończyłem te najważniejsze dla mnie zadania w BF-ie i jutro mogę normalnie już grać z wami. Okej. Okay. No bo do dziś, znaczy do jutra jest do 14, ja będę w pracy, więc chciałem sobie zaliczyć te zadania. No tak. Skoro lecę od początku z nimi, no to... Pusta. Wód nie ma, czy nawozu? A, sprawdzasz, czy jakieś sałaty się pojawiły jest, po prostu. Jest, kapusta. O, no proszę. I kapucha jest. Ja w ogóle... Ja w ogóle znalazłem... Czekaj, co ja znalazłem? Przyniosłem jakieś nasiona, bo... Pomyślałem, że to będzie zajebiście ciekawe, jak to wyhodujemy. Ja to oczywiście zostawiam Kalembrionowi, ale przyniosłem coś, czekaj. O, tu 22 LR leży. Amunicja, zajebiście. Czy jest spinno stop coś? Ta. To ja przyniosłem. A, jabłka! Słuchaj, jabłka mamy, więc jabłoń można by wyhodować.
A to na tym się hoduje? Jak to wyrośnie? Nie mam bladego pojęcia, nigdy tego nie robiłem. Zostawiam to Klembrynowi, nie? I zrobił ze mnie ogrodnika. No tak wyszło, ale ty jesteś taki multitasking, no bo nie dość, że lekarz to jeszcze ogrodnik. No to ma sens, bo wiesz, te napary wszystkie ziołowe i tak dalej, no to trzeba tak, do tego... Nie, ten. No. Grzyby. Znachor po prostu. Grzyby. Proszę, z naszego ogródka częstuj się. A dziękuję, czekaj, bo ja po drewno sięgałem, ale z naszego ogródka Kalembrion wszystko ogarnął, po czym umor i musi wracać, a my tu się go rozjadamy, nie? Nie, no podlewam, coś tam robię czasem. Jak ja też rano jak wchodzę, to zawsze pierwsza sprawa to sprawdzić, czy nawóz jest w tym ogródku. Wiesz, jak już ustaliliśmy, żyjemy w komunie, nie? Jakby. Tak. Dobra, to ja ten wkładam, czy chcesz jeszcze zjeść, Grzechu? Nie. To ja wkładam do lodówki, jak Kalembrion wróci, to kapucha leży jeszcze. I widzę, że w lodówce zamrożone aktywa, dalej 400 kapuchy jeszcze leży takiej tej. O, i to wiesz co? To 400 to ktoś przyniósł. Ja widzę, że tu mamy jeszcze 500. Czyli łącznie ponad 1000. Łącznie 900. Nie, ponad 1000, bo to z kawałkami było, nie? Także no. Śmiało już ktoś na respa, jeśli nie macie jakichś wielkich debetów, to śmiało już ktoś na respa może mieć. Cześć Stevie. Przywitam, nie będę ham. Nie będziesz? Nie. Dobrze. Stevie wiele razy mnie odwiedzał, wiele razy mówił dzień dobry, to ja mu też powiem. A lampę przynieśliśmy. Fajnie. Masek trochę mamy. Trzeba by je sprzedać. Czy ja mam nowe ogórki tutaj? Ogórki ratują życie. Jest marchewka. Chodź Grzechu, skoczymy sobie po ten, po złom. Hej Gabi. Bo ja już tu miałem kruchotę z warełkiem, a trafiłem na jakąś farmę, rozumiecie? Trochę ogarnąłem krzaczki, jakieś ogóry. Porozkradaj nasiona. Marcheweczki. Nie, dawaj. Ja na razie walczę o przetrwanie, mam jeszcze daleko do domu. Mhm. Najpierw bunkier, nie? Mam gdzieś chyba nasiona dyni czy coś, nie wiem. Tu mnie nalały dwa zębiaki. Przeżyjemy. Nie, spoko. Się zdziwiłem, że tyle zębiaków jest. No jest. Przy bunkrze to prawie zawsze mi się zdarza. Ja przecież wtedy, co tego gościa spotkałem, to też najpierw się łupałem z zombiakami. Dopiero potem, jak już myślę, o, kolejny, to patrzę, on się tak jakoś dziwnie rusza, nie? A to typ. Normalnie. Dobra, ja się muszę odlać, to tutaj pod drzewkiem sobie pucnę. Czy w tej studni jest woda? Nie ma wody. Trudno. O, Grzechu już tam zombiaka agruje. Ja tu już czyszczona stawiam, nie? Ten... Ja już się z nim policzył. O, kolejny, ty. To teraz ja. Chodź zombiaku. Na upartego dropnij spodnie, pójdę w brudnych, trudno. Byle by mi zimno w dupę nie było. Nie idzie się z nożami na gunfight, po prostu. No! Grzechu, nie uwierzysz, co znalazłem. No mów. Lunetę do M1. Akurat tej, co wczoraj straciliśmy, nie? Naboje. Umie. Łom. Oj, fajno. Trafiaś. Ja dzisiaj też naniosłem złomu w ogóle. Ktoś tu plądruje te miasteczka obok nas. No. Pójdę od drugiej strony, będzie szybciej troszkę. Ja już byłem. A, byłeś tu, okej. Tak. Ale z tej strony nie robiłeś, nie? Nie, tutaj to... Dobra. Uj, nie ma. Ale dla samej lunety ważne, warto było. Dobra, to idziemy do miasteczka obok, a potem ewentualnie w stronę muzeum. Tam są te dwa parkingi.
później do tego miasteczka na końcu, myślę, że spokojnie. 28 z tego co pamiętam sztuk złomu nam brakuje, żeby ten płot skończyć. Aż bym chciał mieć to... No obaj mamy plecaki, to wiesz, nie zrobi to różnicy. Aha, takie same. Tak. Zresztą no 28 sztuk złomu to nie jest tak dużo. Chwila, moment opękać. A. Chyba, że znowu będą niespodzianki. Czy ostatnio lubi zdarzać. Znowu miałem tego baseball bata. On miał tam 5%. Założyłem na niego tę część tego drutu kolczastego, który został właśnie z budowy płotu. I 100%. I tak ma być. To jest wykorzystywanie mechaniki dopiero. No. Nie jestem z tego jakoś super dumny, no ale nawet jak mogę. Jeżeli gra na to pozwala. No. To ja bym tego nawet nie traktował jako jakieś wielkie oszustwo. Nie jest aż taki exploit. No i nówka dresiki się trafiły nawet pięknie. Widzisz. Ja to pamiętam, że jak zaczynałem grę nową postacią, to pierwsze co robiłem, to zabiłem zombiaka i się przebierałem za niego, nie? Żeby na pewno mieć jakieś ciemniejsze ciuchy, nawet jak są rozwalone i totalnie nic z nich nie mogę nosić. O, muszę się odlać. Nie, wiesz co, ja po prostu pociąłem spodnie i... Kutno, nie? No bo mam kurtkę, czy kamizelkę kuloodporną i w slipach biegam, nie? Smutno, zimno i w ogóle. No. I orzeszki jakieś takie przykurczone. Te. No dobrze, a teraz w stronę gór. Smutno to zabrzmiało. O, grzechu, koło! Koło do motoru. Gdzie? Rower. Rower? Rower na stacji, ale bez koła. Kurwa, to one cześć. Też nie mają... I go nie ruszy. Bez chyba lewarek. Jest to panie. A to głupie, że... By koło do roweru założyć, to potrzebujesz lewarek. Przecież to jest bezsens jakiś. No bo nie mogłem ruszyć tego roweru, nie? On jest oparty o... Nie, ale chodzi mi, że wiesz, no normalnie byś to spokojnie ogarnął. No tak. Wracasz do góry nogami i to... No ile taki rower może ważyć? Jak tyle kilogramów wziąłbyś w rękę, nie? Jasne. No, nawet jakiś taki stary to zdycha nie więcej. Będę kichał, bo mam w ogóle jakieś... O, dziękuję. Mam jakieś chyba uczulenie znowu. No teraz okno sobie otworzyłem, żeby trochę... A, tu też. Prawie mi ryja urwał. Brać te łóżka renifera? Ale wie, czy to w ogóle coś warte. Zakładam, że to tak jak maska, więc no pewnie tak. No nie, nie wiem, biorę za każdym razem, może się sprzeda. O, zombiak, minąłem go. Nie zauważył mnie. Teraz już poczuł. Kurwiel, dużo przeżył. No, dżinsy brązowe. Normalnie bym wziął dla Kalembriona, no ale jak on tam... jeszcze się zmaga, to... A, grzechu, to tam na dole już, dobra. Fajnie, bo jest skrzynka lodziowa. Z
Skrzynka narzędziowa i co? Bo nie słyszałem. I Tetris, i układanie. A, wiem, wiem, wiem. Żeby to średnio. Ja tu sobie na legalu konika polnego szamie z kłoda, tu się zombie na mnie skrzeka. Za karę opierdol zombiaka właśnie. To takiego grzybka nie jemy. Dobra, Grzechu, ja tak bardzo powolutku będę zmierzał w stronę tego. Dobra. Nie chciałbym żałować tego pytania, ale a co to za biały mur? Ojej. Biały mur okala całą mapę, żeby nikt nie wyszedł poza. Nie, 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 nie przesadzajmy. Jestem... bliżej środka mapy. Co, ty nie oglądałeś labiryntu? Strzelnica to jest chyba. A, to może jesteś na strzelnicy. Po prostu. Jakiego labiryntu? Ja też chyba nie oglądałem. Ja oglądałem. Film. O, fajny. Czy, no nawet potem jeszcze jakieś dwie części już poza labiryntem były, nie? To nie znam. Tylko jestem nie z tej strony strzelnicy. Żeby cokolwiek lutować. Ale to warto przebiec ten kilometr. Bo na strzelnicy często pukawki są. No, no jeszcze trzeba mieć na nie miejsce. No tak. No najwyżej, nie no, coś tam znajdę miejsce. Łapkę weź. A co z Tak. No, raczej hi, ale dobra. Ona też mogła. Coś chciałem powiedzieć, jak wezmę w łapę, to na pewno zgubię to. Sprawdzone info. Jest taka opcja. Albo to raz. To ona naprawdę ma... Strasznie długa jest ta strzelnica. Aha. A, Paluleki, miałem się podpytać, jak ten, jak ci się podoba Dead Island? Fajne, powiem wam. Wrażenie takie, że graficznie i jakby tak, może nie fabuła sama, bo tam wiesz, tam nie fabuła jak fabuła, ale graficznie ta rozwałka, ta jadka cała, mam wrażenie, że jest lepsza niż Dying Light. Mm-hmm. Wiadomo, że on jest taki kolorowy w porównaniu do Dying Light'a, ale naprawdę mechanika zabijania tych zombie i to, jak ty taką przyjemność z tego ciągniesz, to nie wiem, czy Dying Light, może dwójka bardziej niż jedynka mi tak robiła, ale naprawdę fajnie się gra. Tylko tak gdzieś czytałem i parę już słyszałem opinii, że ta gra, jak się gra samemu, no to może się znudzić po pewnym czasie. Jakaś monotonna robić, ale za to najlepsza zabawa jest w kooperacji właśnie. No tak, wiadomo, one są stworzone praktycznie pod kopa. Tak. Ale jak tak oglądałem, czy u ciebie, czy ogólnie gdzieś tam filmiki, to strasznie mi się te animacje nie podobały. Ale też zdaję sobie sprawę, że to może w ogóle nie mieć przełożenia. No bo na przykład jak oglądałem zapowiedzi w ogóle Fallen Ordera 1 jeszcze, to tam też to wyglądało tak zupełnie nieprzekonująco. Ale już jak grałem, to zupełnie inaczej, nie? Więc to może być jedna z tych gier. Może tak być, ale chodzi ci o animację czego? Takie w ogóle poruszania się, czy tych walki? Raczej walki, wiesz, to wszystko walki. Mi się takie sztywne wydawało takie. No coś w tym jest, bo jak właśnie też oglądałem, że z takimi pazurami latał, to tak właśnie... Jakieś takie...
Tak jakby w ogóle nie musiał trafić konkretnie w nic, żeby zadać to obrażenie. Jest na przykład tak, że w zależności czy trafisz głowę, czy kończyny, czy tułów, bo na przykład mam już perki, że boostuje mi na przykład następny cios, gdy trafię w kończyny, dolne bądź górne, więc jest coś takiego, bo możesz odcinać ręce, możesz odcinać nogi w trakcie walki i walenie na głowę, na przykład tak jak ja tymi widłami takimi, co biłem, to na tym chyba w sumie tak. Największy damage dawało i łeb mogłeś odpierdolić, także każdy ten element zombiego dało się odciąć, nie? Znaczy, nawet nie chodzi mi o same hitboxy, tylko właśnie o te animacje walki, że one się po prostu wydawały takie sztywne i jakieś nieprecyzyjne. Ale mówię, to może być kwestia tego, co miałem właśnie z Fallen Orderem, że takie poczucie, jak się to ogląda, a jak się gra, to pewnie zupełnie inaczej to działa. Nie no, jak będziecie mieć tam okazję, czy będzie jakaś przecena, czy coś, to możecie sobie spróbować. Naprawdę, mi się fajnie bawi. Tylko no mówię, no kooperacja, no to ta gra jest dla mnie na kooperację głównie. Tak, ja nawet myślałem o tym, ale ten... myślałem o tym, ale z tego co widziałem jej nie ma na Steamie, ona jest tylko na Epiku. Nie ma na Steamie, tak? Tak mi się wydaje, bo sprawdzałem i nie wyświetlała mi się. Przynajmniej wtedy co ty odpaliłeś pierwszy raz, to potem już nie sprawdzałem. A no na Epiku mnie jest, wiesz... On służy do czegoś innego, on służy do darmowej pajacery. Tak jest. Zombie tak długo skakał z muru, że aż się zabił. A miałem tak czasami, muszę powiedzieć, że to mi daje masę frajdy. Raz jechałem na rowerze, mam nawet z tego klipa gdzieś, i zombie tak długo za mną biegł, że padł. Nasawał najwyraźniej. No grzech ulewarek znalazłem. W zniszczonym samochodzie, nie? Jaja jak berety. Co tam mają mi u ciebie? Ale co? Mam go brać? Nie no, ja go wziąłem, tylko po prostu no, wiesz... No. Sam fakt, że tak cenną rzecz w gruzie znalazłem. Wszystko może. Tylko jest prawdopodobieństwo. No wiem. O, zombiak. Dwa. Łatwo. Powiedz mi, Borsia, tych broni tutaj tam szukać na tych wieżach, czy w jakichś skrzynkach, czy gdzieś? Bo to są wieże i powinny być takie stoliki też. Tam jak się zaczyna strzelnica, to zazwyczaj są takie... Kupa. A, no to może albo już przelutowane. Jak to robimy? No jak, po resecie? No w sumie. Nie wiem, Grzechu, ja bym na razie oczyścił zombiaki. Wow. No dostałem od siebie, ale... Dostałem, ale nawet tak bardzo nie bolało. Strzałę ci. Gdzie masz? Tego krzaka wbiegłeś niepotrzebnie, bo tutaj koło tej... No ja myślałem, że ty za tamtego się weźmiesz, a ja za nie, tego. Nie, ja strzelałem tutaj jak jest... Dobra. Sorry. Spoko, ile razy cię odstrzeliłem, to... Nie zabiłem cię, także się nie... Nie, żeby było śmieszniej, to nawet tego jakoś bardzo nie poczułem. Co mnie w ogóle zaskoczyło, nie mam rany, nic. Po prostu zostałem na czerwono i trochę mi ekran przybladł. To znalazłem lunetę i latarkę. No widzisz, warto było. Możesz sobie w nocy poświecić i użyć lunety jako lornetki. Nie wiem, czy to tak zadziała.
A mogę założyć latarkę na lunetę? Ale by były jej jaja. Tak bardzo bym nie chciał teraz przebiegać przez lotnisko. To biegnij, nie ma sensu. Ale to widzę, że jak lotnisko i strzelnica, to ty jesteś już pod nami praktycznie. Tak, dlatego nie chciałbym obiegać znaczy przebiegać przez lotnisko, bo to nie, nie to jest bardzo niebezpieczne. To lotnisko w ogóle, ja bym się tam przeszedł któregoś dnia, ale ono jest niebezpieczne. Ale jaka frajda. Frajda olbrzymia, no. Pamiętasz, jak tam... Będę zadowolony, jak nie trafię na jakąś randomową minę. To już będzie wszystko dobrze. To, to już duży sukces, to prawda. Ale pamiętam, jak tam na lotnisko poszliśmy z Palolkiem, Grzechem i chyba Kundumem, z tego co dobrze kojarzę. Masakra tam była. Grzechu, znalazłem chleb. Jakbyś był głodny, to jesteśmy uratowani. Chodzisz na dół? Jestem na dole. I zbieram kolejne nasiona jabłek. To jest piękne, że jabłko może być rozłożone, praktycznie stare i obrzydliwe, a nasiona ma 100%, także warto. Skoro nie zjem, to zasieję. No jak w życiu. Ma to sens. Mhm. O! No jakieś... Mam wrażenie, że bardzo szybko mi zeszło na jedzenie po tych warzywach. Tak, bo to one długo nie trzymają. I tak jak w życiu, nie? Mhm. Też na wegetariańskie czy tam wegańskie diecie jest częściej. No to dosyć jakby nawet logiczne. No co z tego, że ty zapchasz żołądek warzywami, jak one... Kukurydza? Czyżby to była kukurydza? Okej. Rozkładają się raz, dwa. Ale to i do jelitek szybko przejdzie, nie? Rozbijacz twarzy face rolla. Chcesz, Grzechu? Nie, dzięki. Zastanawiam, czy shotguna nie schować do... No, schowam, bo i tak... Nie masz do niego ammo. Nie, nie mogę go schować, cholera. Ty, ale w sumie Stevie możesz mieć trochę racji. No bo zobacz, kukurydza się nie trawi, nie? Za specjalnie. Mm-hmm. Czyli jak będę miał hipertermię, to będę strzelał popcornem z dupy? Spróbuj. To by sobie działa. Wyobraź sobie, że zombiaki cię atakują, a ty wracasz się, ściągasz porty assembly. I pełną salwą, nie? Broń półautomatyczna. O, amunicja 9 mm, zajebiście. Cała paczuszka. Kto w muzeum trzyma dziewiątki, powiedzcie mi? No chyba, że to muzeum wojskowe jakieś. No ja tu miecz średniowieczny też znalazłem. Nie? Widzisz, ma to poniekąd sens. Tak, tylko to chyba naprawdę każdą możliwą epokę zaopiekowali w takiej sytuacji. Wierzę. Co mówisz? Nie słychać? Nic. A, dobra, dobra. Ja już nie mam miejsc. A, biorę, ja jeszcze mam. Chyba, że cię ubiorę jeszcze. Nie, nie ma potrzeby. Ja mam miejsce w chuj. Justyna raczej nie ma szans, bo ja nie lubię kukurydzy. Co jak to? Co jak to? No, no nie będę próbował robić dupą popcornu, bo nie lubię kukurydzy. No właśnie, jak to? Ty Grzechu, ja nie widziałem, że to są szafki na broń. Normalnie. Co ty? To jakby palolka wziąć z śrubokrętami, to można się dorobić. A tu nikt nie przychodzi. Ja w tym muzeum jeszcze nigdy nikogo nie widziałem. Tu byłem. W muzeum szafki na broń. Tak.
jest taki jeden, byłem. Jest okay. Taki jeden pokój, dosłownie jeden. I masz tam, no wygląda jak takie biuro, nie? I tam normalnie sobie to szafki na broń. Mógłby sobie zjeść, ale kukurydza nie. Ale to nawet do pizzy, nie? Nie przejdzie? Znaczy, wiesz, to nie jest tak, że nie przejdzie jakaś tam mała ilość spoko, nie? Ale no nie jestem fanem jakby, nie? Mi się zawsze marzy ten taki amerykański, wiesz, obtoczony w tym... w maśle, ale nie wiem, nie jadłem nigdy. Brzmi no, dziwnie. No mnie to nie przejdzie, to kiedyś właśnie na grillu coś takiego zostało mi zaserwowane, to nie dałem rady, nie? Mhm. Nie wszystko jest dla każdego, ustalmy. No ja też widzicie. Pomidory... Mam odruch wymiotny, jak dostaję pomidora. Chociaż ostatnio nauczyłem się jeść koktajlowe i są bardzo dobre. Tylko musi być odpowiednia ilość. No dlatego mówię, wiesz, ja też na pizzę te kilka ziarenek przełknę, nie? Mhm. Nie będę wydłubywał jak rodzynek z sernika. No tak. Bo ja akurat lubię rodzynki z serniku, no ale nie ja ważne. Też. Ale wiemy, o co chodzi. Wiele osób nie lubi. Moja Anulka na przykład, no ona nie znosi. Ona by każdą rodzynkę wypieprzyła. Zresztą owoce w ciastach też jej nie odpowiada. Jej to mało rzeczy odpowiada, jak mam być szczery. To jest tak dziwny człowiek. Owoce lubi, ciasta lubi, ale owoce w ciastach? Nie, to nie przejdzie. Nie, to wiesz, mój ojciec na przykład niespecjalnie przepadał za ryżem, nie? Mhm. Ale gołąbki, rozumiesz, luz. A, no tak, bo były te gołąbki takie, jak one się nazywają, no mają taką dziwną nazwę, oszukane czy coś takiego? No, to tak, to teraz kojarzę. Bo mi się gołąbki jedynie kojarzą z tymi w kapuście, nie? No bo... No tak, no, u nas się akurat tak robiło, że właśnie mięso mielone, ryż i to wszystko w kapustę, nie? Tak upraszczając. Mm-hmm. Okej. Okay. I wiesz, jakby jak mu nałożyłeś ryżu na talerz do jakiegoś tam sosiku i tak dalej, to nie, w ogóle nie było opcji. Mm-hmm. Ale w gołąbkach luz, jakby nie było przeszkody. No to też wracając do tych moich pomidorów nieszczęsnych, no to totalnie nie jestem w stanie zjeść. Poza ostatnio tymi koktajlowymi, ale do tej pory to w ogóle... Naprawdę, przysięgam, nawet byłem w stanie, jak ktoś mi... Matka, jak mi kiedyś robiła kanapki, to na przykład nie mogła zrobić kanapki na takiej zasadzie, że cięła najpierw pomidora i na tej samej desce mi pocięła, powiedzmy, pokroiła wędlinę, no bo mi się zżygał. Dokładnie. Więc nie było opcji, nie? No a na przykład tak, sos do pizzy przecież jest pomidorowy, uwielbiam. Ketchup, kocham. Zupa pomidorowa, wspaniała rzecz, nie? Ale pomidory, no nie. No wiesz, czasami to jest kwestia konsystencji, nie? Po prostu. Tak. I w ogóle te pomidory to, ja nie wiem, one się wydają takie niesamowicie apetyczne i w ogóle... A przekroisz go i takie gówno w środku pływa, takie coś strasznego. Grzechu, możemy wracać, myślę, bo ja też już jestem prawie pełny i nie ma sensu dla dwóch złomów lecieć do miasta. Ej. No. To jest jakaś fabryka otoczona murem? Mhm. Tam jest fabryka i mogą być w niej albo cegły, albo cement. Wydaje mi się, że cement. To właśnie okay. Po to między innymi potrzebujemy samochodu. Żeby sobie do takich miejsc jeździć i na przykład zapełniać bagażnik worami cementu. Już nigdy o to się nie martwić, nie? Tak samo jest ze żwirem, tak samo jest z cegłami. No ze wszystkimi takimi rzeczami do wytworzenia to one wszystkie leżą w fabryce. Kurwa, jest fabryka soli. W sensie kopalnia, wiadomo. Są miejsca, gdzie masz na przykład... No... A da się zrobić sól ze słonej wody? A nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Ale no to jest skam, więc jakby nie zdziwiłbym się. Gdyby się okazało, że da się, tylko ja o tym po 400 godzinach dalej nie wiem. Tego.
Grzechu, musisz bliżej mówić. W jakiejś wielkiej filozofii, nie? No. Tak. I rule to nie, ale w Skamie może być. A co chciałem powiedzieć, jest takie miejsce nad wodą, nieraz byliśmy zresztą, gdzie generalnie kutry rybackie i jak wchodzisz do takich budyneczków, to tam masz kartony po prostu wyładowane szprotkami. I te szproty niesamowicie dużo dają, nie trzeba ich otwierać otwieraczem, bo to sobie normalnie otwierasz, wiesz. No uratowały mi dupę. No. Także tam no, można się po prostu obłowić i to też się nie psuje aż tak bardzo, no to bo w puszce, nie? Można do końca grania już na serwerze nie myśleć o tym, że jakieś jedzenie jest potrzebne. Że ten samochód ważna rzecz, no. Z tego właśnie względu... Nice. Z tego właśnie względu niosę w łapie już któryś tam kanister i trzeci lewarek w plecaku, nie? Bo to się zawsze przyda. Jeszcze tylko muszę przejść przez całe C1. Wiesz, ja ci radzę... Ile mi pokazało? Ile? 500 godzin. W Skamie już? No. Pierdolone. No, nie wiadomo kiedy, co? Kurwa. Ej, błagam cię, ja już mam 50. A ty prosto kupiłem tę grę. Wiesz, no teraz ciśniemy, nie? Ale no generalnie ja przez wiele czasu miałem coś takiego, że na przykład na pół roku albo i rok zostawiałem. No może rok to nie, ale pół roku mi się myślę zdarzyło. I ten, i na grzech uciął w tym czasie, więc no, się nie dziwię. Już stąd widzę zombiaka, widzisz go? Ja bym go zheadshotował shotgunem. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Stąd? Nie dosięgam. A kurwa, potrzymaj mi benzynę. Pierdolę, zrobię to, żeby ci kurwa udowodnić. A masz. Oj. No dobra. Ja myślę. Jeszcze... Opatrz. Szok. No tak, o, tylko. Ty jeszcze biegnie do. No to zapraszamy, bo ja już tylko baseball bata mam. Ale go wkurwiłem. Leci! Przez kamienie, przez. O! I po kostkach, dobrze. Jaki wytrzymały. Dobra. O. Nice. Trzeba przyznać, że nigdy nad żadnym zombiakiem się tak nie pastwiłem jak nad tym. Dwa razy shotguna dostał z takiej odległości. Jeszcze tam strzały jakieś, wiesz. Generalnie cztery razy go pierdyknąłeś. Cztery strzały w nim są. No faktycznie sfatygowany. No. No ale widziałem, no Grzechu dosłownie teraz go po kostkach, wiesz, jak taki komar go kąsał. Co to było? Słyszałem jakieś... Co się stało? Nóżka. Nóżka trachła. Jezus. To nawet nie było wysoko. No nie. Jakoś tak niefortunnie stanął. Taki plecak. No. Czy grawitacja to suka, wiem coś o tym. To nie jest tak, że jestem gruby. Mnie po prostu grawitacja bardziej dociska. Bardziej cię lubi. Chcę cię przytulić. No nie wiem, czy to mówiłem, ale ostatnio z koleżanką doszliśmy do wniosku, że według BMI my nie jesteśmy za grubi, tylko za niscy. Też prawda. Przy mojej wadze powinienem mieć 2 metry. No nie mam, więc... Przy mojej wadze powinienem mieć 6 metrów. Nie wiesz. Aż tak źle to nie jest. Kurwa, wyobraź sobie taki tekst. Przy mojej wadze powinienem mieć 6 metrów. Jak z tego załóż, kurwa. A to takie 500 kilo chyba musiało być, jak lepiej, wiesz? No wiem. Ej, to wygląda jak winnica, ale nie chcę tam iść. Co nie? Kurwa, mogłeś mieć winko. Mówisz, może chociaż ziarenka? Chociaż jak tak bliżej podchodzę, to nie wiem. Bardziej jakieś oliwki. Spokojnie.
No halo, jest tu coś? Miałem ochotę powiedzieć, jak Bill Burr mówił o tych... Jezu, jak się nazywają ci, co jedzą i potem od razu żygają? Bulimia, anoreksja. Tak, bulimia, nie? To nie jest, pies się jebał, kurwa. Dzieci w Afryce głodują, a ty masz pyszny obiadek i go wyżygujesz specjalnie. Jebać cię. Słuchaj, no trochę coś w tym jest, nie? Na pewno. Czyli jednak winogrona. A więc... Ale nie da się pozyskać pestek, niestety. O, a to jest dziwne, bo z ziemniaka się da, kurwa. Ale z truskawek też się nie dało. Pojebane. Znaczy jakby z truskawek to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, nie? Ale winogrona tam jakieś te małe pesteczki mają, nie? A wiesz, bo może to ta bezpestkowa odmiana. A, może. Agrest. No, Grzechu, trochę się ugiąłem pod ciężarem plecaka. Chyba trochę przyniosłem tego z ułomu. Myślisz, że będzie 28 sztuk? Czy mi się nazbierało już z tego? U mnie jest 15. Nie. To chyba może nie być. Patyki jeszcze. O! Ale tak ciężki plecak, że co chwilę i tak leży, nie? No tak. Nie zdąży ci nawet wzrosnąć. Gdzie, ja mam 7. Jest... A, waga wyposażenia 33/29, no to wiele wyjaśnia. A ja fatygi mam, kochani, 0. Czyli jakbym coś wyrzucił z plecaka, to bym się wolniej męczył, tak? Jakieś 3 kg rzeczy. Prawdopodobnie. Co to waży 3 kg? Jest mi względnie niepotrzebne. No, no nie wiem, może VHS. Pewnie. Po co to komu? Bez sensu. Ale rzeczywiście tą bazę naszą to widać z daleka, nie? Ale wiesz co, wszystkie te bazy widać z daleka, nawet te w laskach takich liściastych. Mhm. No przecież jak do tego zrzutu biegliśmy ostatnio, no to przebiegaliśmy obok bazy, to też ledwo ten, od razu na horyzoncie byłem, widać mimo tego, że między drzewami. Nie, ja bardzo wierzę w to, że nie da się tutaj postawić tak bazy, żeby nikt się na nią nie napatoczył. To jest duża mapa, ale jednak i graczy jest dużo, nie? No tak. Ale muszę powiedzieć, że z naszej jestem wyjątkowo dumny, bo tyle czasu, co ona już stoi. Tylko jeden włam był. I co na początku? Na początku, gdy jeszcze płot był drewniany całkowicie. A kłódki niepotrzebne. No. O kurwa, a to co? What the fuck? Łączenie utrucone. 43 minuty po 22? No podchodziłem pod drzwi dosłownie, kurwa. A ja nie mogę otworzyć kolejny. Serwer teraz wydupił. Jestem w takim razie. Mhm. Grzechu, wiesz co to oznacza? Rzeczy się z tym. No, no, trzeba było do bunkra iść, kurwa, nie? To duże. Ale to co myślicie, że to jest restart, czy że po prostu serwer padł? Chyba padł, no bo tak restarty są o równych godzinach, nie? O 22. No, o 16, o 10. Tak. A no 22:44 nie brzmi mi na... Ewentualnie może jakaś bomba pieprznęła. Zawsze mam takie poczucie, że jak gra pada, to jeszcze jest ta opcja, że nie wiem, asteroida. Różnie może być. Może się dowiem zaraz.
Przekroczony limit czasu. No tak, pewnie ze 3 minuty potrzeba. No tylko jakby teoretycznie padnięty serwer oznacza reset? No tak, tak bym sobie to wyobrażał. W sensie, ja jeszcze nie miałem takiej sytuacji, jak mam być kompletnie szczery, żeby serwer mi pierdyknął poza godzinami, gdy miał to zrobić. Także ostro. Wywalało. Może prądu nie zapłacili im odcięli. Może. No już mi coś tam ładuje. Ja w ogóle mam straszną teraz zagwozdkę, bo w tym miesiącu jak płaciłem internet, to mi coś przerwało połączenie. Potem nie mogłem wygenerować tego linku do kolejnej płatności. I ja w sumie nie do końca pamiętam, czy ja go w końcu opłaciłem, czy nie. Także mogę się zdziwić któregoś dnia. Także jak Borsio nagle zniknie, to będzie wiadomo dlaczego. Trochę mnie grzechu cofnęło. Jestem troszkę poza bazą. Pewnie też będziesz. No patrz, a ja jestem dalej w lesie. A. U mnie to była kwestia tam, nie wiem, 20 metrów. No, dokładnie. Wi-Fi w wiaderku? Dobry pomysł, Kundum. Dobra, idę od razu ten złom wrzucę do tych. Do murów. Tylko zobaczę, gdzie najmniej potrzeba. No bo tutaj 12, to by... Na chuj. Kiedyś też... Tutaj drut kolczasty nie jest załadowany, a przecież mam. Czemu tego nie zrobiłem? Jezu. Tutaj brakuje dosłownie dwóch, a tu brakuje 11. 13 sztuk nam brakuje. Grzechu, powiedz, że miałeś 13 sztuk złomu. Nie jest tak dużo. My już mieli to w dupie totalnie. Idę na bunkier. Powiedz, że masz złom. Idź na bunkier. Zabiją cię i złom stracimy. Zresetowały się rzeczy, bo buty leżą na łóżku. Bardzo ładne. Stylowe. Stylowe. Tylko niestety moje mają... Ale już są zepsute, to nieważne. Moich leżał sobie nożyk. I kastet się znajdzie. I kapelutek jakiś wędkarski. Dobrze. Ciuchi. Padlocka znalazłem w ogóle w pewnym momencie, też nie zwróciłem uwagi na to. Chodzi o materiały. Jestem praktycznie na środku C1. Nice. Biorąc pod uwagę, że idę z Z1, to szmat drogi zem. W sumie to z Z2 chyba nawet ja zaczynam. Narobię nam zestawów do szycia, bo akurat mam możliwość. Błagam, już naprawdę żadnych wykupów, żadnych min, wilków. Kurwa, tak pod samym domem. Ale byś się ucieszył. Wiesz co, jakby mnie wilki zaciekały pod chałupą, to jeszcze może bym to jakoś, wiesz, przełknął. No, ale kolejna no, mina. Bo chociażbym to przyniósł i byście zebrali. Tak. Ale kolejna mina... Cały sprzęt w diabły. No wiem jak jest. I te 10 czy więcej padlocków, które nie wiem czy są nam potrzebne w ogóle jeszcze. Są, padlocki zawsze. Ale zawsze. To się z takiego założenia wyszedłem, jak ten bunkier lutowałem.
Że padlocków nigdy zbyt wiele. Zawsze możesz dostawić drzwi i zablokować. To raz, a dwa, że każda skrzynka może być spadlokowana, każdy pojazd ewentualnie w przyszłości. Zawsze można zrobić przecionek do przecionka, tak? No, no też. Ty, a tu jest złom. Złom tak, leży. Bo ja przynosiłem wcześniej złom, tylko no myślałem, że nie wziąłeś go. No nie. Znaczy, no w sumie nie idzie się z drewnem do lasu, więc jakby dobrze zrobiłem. Ale wciąż jestem zaskoczony. No dobrze, słuchaj, to mamy to. A ty to na ziemię rzucasz, dobra. Tak. Zestaw naprawczy przyniosłem jeszcze jeden. Prawda, 15 użyć, ale no zawsze, zawsze. Zawsze coś. Tam wziąłem, znalazłem. Dobra. Mam i białą skrzynię. No ogólnie nie jest źle, jeśli chodzi o ten nasz sprzęt. I amunicji dużo. Świnia mi się zbugowała. No i bardzo dobrze. Znaczy takiej nie wezmę jakby, no bo nie mam miejsca na to. No ale wiesz, możesz ją przekąsić. Patrz, podlok. Proszę. Chodźcie, panie. 8, 10, 11, 14, 15. No to w sumie można kolejny zamek już robić. Tylko się zastanawiam, gdzie myśmy te wszystkie do tej pory wkładali lewarki, ale to pewnie na poczekalni, albo, nie? No, albo w gabaryty. No, raczej poczekalnia, w gabarytach leży. Patrzę. Tak, są tutaj. No to jest kolejny. Do kolekcji. Teraz jeszcze by się samochód przydał, naprawdę. Dobra, idę budować mur. Czekaj, policzmy to. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, to dobrze będzie. Oj, ciągle wam te drzwi na głowie zamykam. Teraz już nie zamykam, może sobie. No i czego nam zabrakło? Drutu kolczastego oczywiście i skrzynki. Dobra, drut kolczasty jest, skrzynka też się znajdzie. Mamy cały mur. Panowie. No to pięknie. Niesamowity dzień. Akurat wezmę tę skrzynkę, co jest rozwalona. Skrapy zostawiam. Biorę kolejny drut kolczasty i będzie zrobione. O Jezu. Super. Ha! Piękny moment. Trochę to trwało, ale otoczone. Aż się boję zajrzeć, co będzie potrzebne do kolejnego jakby upgrade'u. Ale mogę to zrobić. Mogę to zrobić i wycofać zaraz. Jak dla przekonania. Tam od nas będą chcieli. Ulepsz? Ocie, ku... O ja! Żałuję. 21 sztuk złomu na jedno przęsło. 7 śrub? Ale to już do metalu, nie?
Myślę, że metalowy płot cały. Natomiast nie, no, absolutnie nie myślę o tym teraz. Ja ujrzałem właśnie. Och, Calembrion. Chodź, idziemy mu na powitanie. Tylko wiesz co? Dobra. Jakim dinozaurem jesteś? Oviraptorem. Dlaczego? Bo lubię ssać jajka. Co? Dzień dobry. Dzień dobry. Ręce. Au! I teraz tak trzy headshoty, nie? W tym momencie. Bardzo ładnie. To co, no w takiej nie sytuacji nie wypadałoby uczcić to jakimś pójściem na bunkry. Albo może deathmatchem. O. No to mi przyjebło na dzień dobry. Chcecie się poprać po mordach? No to ja mówiłem, zapraszam na deathmatch, będzie fajnie. Przynajmniej bandaże nie będziemy marnować. No co to, od innego ciosu w pysk? Takie przyjacielskie wręcz mówisz. No tak, absolutnie. Dobrze. Teraz... Jak ja mam to tutaj pomieścić? Kłódka. Nie chcesz od razu jakiegoś zamka zrobić, bo tu nie ma miejsca na kłódki. Dobra, mogę zrobić. To potrzebuję 15 podloków, czekaj. W materiałach. Dobra, panie. Piwko. Piśniemy. A, jeszcze piwerko, dobra. Wiesz, czy tu będzie drugie 15, myślisz? Tu jest 5, tu jest 5. Kurwa, będzie. Patrz, dwa zamki robimy od razu. Nie wiem, czy miejsca będę miał tyle, żeby te padloki włożyć. Mhm. Ten już ojebał, nie? Nie czekał. Zaschło w gardle. Aha, ale tej skrzynki to ja potrzebuję trochę więcej. Narzędziowej, to zużyję tą. Dobra. Nie wiem, na ile potrzebujemy taśmy klejącej, ja też trochę przyniosłem. Będzie potrzebna. Będzie potrzebna do tych zabezpieczeń. Ej, co jest? 15 padlocków. 3, 5, 5, 5. To skrzynki mi zabrakło narzędziowej, tak? Tak. Są, wiem, ale nie lubię marnować. Ale widać muszę. No co do chuja znowu. Teraz 5, 4, 6. To jest 15. Jakbym nie liczył. Dobra, spróbujemy inaczej. Wywalmy tę skrzynkę, bo może on chce z niej próbować. Baterie jak trochę przyniosłem, także boombox z grzechu ci już nie padnie. Mam światło w ogóle. Też może. Nie wiem, czy jest na baterii, ale... Ładujesz czegoś chyba z baterii, bo z czego tu ładujesz? No nie wiem, może z akumulatora? Tu mamy dwa zamki, tam mamy dwa zamki, na bramie mamy dwa zamki. No, żeby trochę zniechęcić, to jeszcze w te drzwi wpierdolę dwa i będzie fajnie. No i teraz jakbyśmy jeszcze cztery zamki zrobili, to w ogóle wszystkie te drzwi mamy ogarnięte, w sensie maksymalnie. Bardziej jest ta baza zabezpieczona niż to warto. Dobra, piwko. Czy proch strzelniczy też jest tutaj, czy już w broni? Broni? Wody. Jak Polak. No i pan to do domu, tak? Dawaj grzechu, teraz ty, od okna. Zobaczymy, czy mnie trafisz. Jak granatem, nie? Tak, je.
O, było blisko. Się bawią. O kurwa, ty to chyba taczka. O Jezu, jak wypierdolił. Nie ma tu tego. Szukać butelki. O jest, zobacz, znalazło się. Czekaj. Oto, patera to. Rzuć go w głowę przez okno. Ty, napiskałem się trochę. Tak delikatnie. Boż, kurwa! Utknęła w tej, w framudze. Ja się świetnie bawicie. No bo już po piwie, mógłbyś też się napić, to byś też się dobrze bawił. Najpierw obowiązki. No dobra. Trzeba wywalić ze skrzynek, do skrzynek wszystko. Jak tam wolisz? Dzień dobry, Maneku, dziękuję za rajdzik. Cześć, Patryku. Oberwałeś czy żeby? Jestem rozchwytywany normalnie. Leki bądź. O kurwa, dostał ty! Ile za to punktów myślicie? Co, pakujemy się, idziemy czy co? Hej, Barry. No, idziemy na ten, na bunkry chyba, nie? No, albo tego deathmatcha byśmy jeszcze pierdyknęli, póki jasno. Ty, wypadło no to piwo znowu. No to może coś startować. Dobra. Wydarzenia. Pojedynek. A tu może. Chyba nie było dawno. Jest odpalony na prknu. Okej, dzięki za lurkę. Ja też, browara i do boju. Ła! Ja co ty sobie myślałeś? Tylko ja no bo... nie rzucę? Ja ciebie trafiłem jebany, przypadkowo. No jebany, tak. Zobacz, jaki agresor. Już pięści gotowe. Lara będzie lanie po mordzie. Już miał okazję. Biorę MP5 i do dzieła. No, może diglem komuś łeb rozwalę. Ale tu wybieramy pistolety, bo możemy się tak umówić, nie? Że dopóki nie dołączą im... Nie, to tak wiesz, przy okazji. A, okej. Okay. Bo ja wiesz, ja to lubię, bo mogę sobie podskillować pistolet wtedy, tak to nie mam okazji. No czy wiesz, no możemy sobie na razie zagrać normalnie, a następną na przykład na same pistolety. No ładnie. Dobra, dobra. Kurwa. Chłopie, szedłem golfa obczaić. Rozjebany. Wszystko z niego zabrali. Który to taki śmieszek, że granatami wali? Gadni. A, no tak, Kalembimbor. No jak? Coś ich wyhaczyć nie mogę, no. Jakby to.
Plan był niezły. Dobrze, bardzo. A za pan ma synergię. Ale tak to jest. Ooo! No co, nie był headshot, co prawda. Jakaś eliminacja zaszła. To był. U tych grzechów miałeś full HP? Chyba nie, co? Że jednym strzałem poszło? Nie, nie. No właśnie. No ja wiem, że Desert Eagle jest mocny, ale bez przesady, nie? Myślę, że... Z przesadą. No, bardzo dobrze, słuchaj. Prosto w łeb. Widziałem cię już dawno, tylko uznałem, że podbiegnę. Ja nie wątpię, że zaraz ja dostanę. Już za długo coś to trwa. Czyli granat przeżyłem, Kalembriona przeżyłem. Ty mi teraz też dałeś. No ja to tam wpadłem tak, wiesz, na pełnej, nie? Po tobie prosto po celowni. Tak. Ale grzechu nie lepiej, on też tak, że nawet nie musiałem kontrolować tego w żaden sposób. Natomiast z granatów się wywaliłem dawno temu, więc to jest pewien problem. Tak biegam i biegam i nikogo ja nie też. Biegam. Ja nawet nie próbuję kampić. Może ja w drugą s... O? Może właśnie w tą samą stronę biegamy, dlatego się nie... Ja chciałem powiedzieć, że się odwrócę, ale strzały słyszałem, to już nie wiem. Why me? Czyli nie tu, gdzie myślałem. Przez okienko. Upiłem do środka. Cześć, a to? Nie wiem, patrzyłem przez okienko, ale przez to na górze. Nie wiem, czy to byłeś ty. Nie, nadal. To centralnie na wprost ciebie, po drugiej stronie uliczki. No, to widzisz, skupiłem się na złym oknie. A byłem jakoś tak dziwnie przekonany, że to będzie na górze. Dobra, no za długo już... Kurwa, grzechu! Czemu? No, znaczy, tak po prawdzie to wolę się strajdować niż po prostu zginąć, nie? No, byście się strajdowali. No ja. Że coś się zrobiliśmy? No nawzajem się zabiliście. No.
Tak było. Jak? Jak? Rzechu, no celnie, co ci mogę powiedzieć. Ale bardziej mnie przeraża teraz to, że drugi raz zginąłem z tego samego miejsca od Calembriona i dalej nie wiem, gdzie jest. Ja to nie było z tego samego miejsca. Ale chyba niedaleko, nie? Co, no ja podążam za strzałami, jakby... No okej. Może tak powiedzieć, żeby mnie zmylić. Nie, nie, nie siedzę w miejscu, absolutnie. Dobrze. Leży. Dokładnie. O! Ale dobrze kombinowałeś, tam byłem. Tak słyszałem właśnie. Tylko, że widziałem, że wchodzisz, więc wyskoczyłem przez okno. Ale w ogóle nie wiem, czy widziałeś, jak ja głupio wchodziłem po tych schodach, jakoś po drugiej stronie barierki. Nie, u mnie normalnie wyglądało. Aha, może tylko mi się coś pojebało. Nie wiem, nie wiem. O kurwa. No i co? You have 30 seconds left. Ah, no był lepszy. Co tu dużo mówić? Słyszałem cię, ale. 7, 6. Już tak bez przycelowania kompletnie. Mhm, ja też już. Patrz. Czyli tak. Ty zginąłeś raz, zabiłeś 5 razy. Ja zabiłem 5 razy i zginąłem 5 razy i ja jestem lepszy. No ale miałeś 3 trafienia w głowę. No tak, ale to fart. Wszystko na mnie. Nie wszystko. Nie opowiadaj, bo Calembrion też dostał. Chyba pierwszy headshot to był właśnie u Calembriona. No i trochę nawet punktów sławy wskoczyło. To co, robimy bunkier, bo Palolek to już chyba poszedł. No chyba można by. Coś do żarełka sobie tylko wezmę tak na później, jeżeli coś jeszcze jest. To ja zostawię jest w sumie rzeczy. No, ja jestem, ty go kończysz. A, okej. Okay. No, to na razie. No, trzymaj się, no, hej. Dobra, no dobra, hej. Dobra, ja wrzucę te skrzynki tu z powrotem. No to nie ma co no, z tym. Nie ma. O, a tu drutu kolczę, z tego to jeszcze sporo zostało. O, góreczek, jak fajnie. I co, te roślinki to są na stałe, tylko można sobie tak kolektować elegancko? Jakie to jest fajne, że nie trzeba sadzić 15 razy. Ale można by zrobić rzeczywiście więcej tych doniczek, donic. No w tym układzie tak, absolutnie. I pozasadzać wszystko, co tam w ogóle istnieje, nie? I możesz mieć mega ogródek, który... No, ja się najebałem, ja widzę podwójnie teraz. Ale to wiesz co, to w tym układzie, no nie wiem, czy na dachu bym tego nie zrobił na przykład, nie? Ciekawe. Można. No, żeby to nie przeszkadzało tak, wiesz, w włożeniu. Tak. A nasz dach jest na tyle fajny, że można go zagospodarować, to prawda. Chociaż to jest... Nie... No właśnie chciałem powiedzieć, nie za mądrze, że ja skaczę po dachach w takim stanie, nie? Okej, okay, a powiedz mi, to gotowe... Co ty robisz? To gotowe korytko, co tu jest, to da się przenieść? Chyba nie. To się, no, nie wyobrażam sobie. Dwie kapusty, proszę bardzo. Nie, nie da się.
No nic, najwyżej się ten... No ty krwawisz. Ja krwawię. Od bytu. Ja to białych spodni już nie założysz. No nie. Raz w miesiącu nie mogę. I naprawdę masz okres? Nie, no zaskoczyłem z dachu, przecież najebany jestem. I wiesz, to jest skam, nie? To jakby... nie, tak. To by było dobre. Dobra, ale co ja chciałem? Może byśmy wzięli bandaże, co wy na to? To jest chyba nie głupi pomysł. Ale mi się grafika zepsuła. Nie grafika ci się zepsuła, tylko piwko działa. Ja się najebałem, widzę podwójnie. No. Ale czemu w tą stronę? No. A w życiu wybierasz? No wiesz, generalnie tak mi się wydaje, że jak patrzę na kogoś, to raczej się obok pojawia drugi, a nie nad nim. Nie wiem. Dawno już tego stanu nie miałem, więc nie odniosę się. Ale już nie bywa. Lekkie bandaże, to wezmę jeszcze ze dwa bandaże. I kurwa, najebał się i mówi, grafika mi się zepsuła. No wiesz, to też świadczy o tym, że rzadko w tym stanie bywam, nie? No tak, nie, to się chwali. Dobra, teraz musi się udać. Dzisiaj nie zbugujemy żadnego tego. Żadnego mecha, więc będzie dobrze. Bandaże wziąłem, jakby co? Mogę się leczyć. Mam 3. Ja też mam 3. Ja też mam 3. Nawet mam wodę i kapustę. Wspaniale. Miałem sprawdzić. Nie mam. 118% wody, 109% energii. Żołądek niby pusty, ale na razie mam takie rezerwy, że... Znowu walnąłeś jakieś energetykę? Nie. Najadłem się, napiłem tylko dużo wcześniej. Jak już idziemy tędy, to może zajrzymy, czy nasza lajka jeszcze stoi, co? Bo to w sumie... Auta się despawnują też po czasie jakimś? Nie chyba, ale można je zabrać, nie? Na przykład. Myślę, że ktoś się połasił na tą rozebraną łajkę. No ona tylko kół nie miała, więc ja bym się połasił. Stoi? No tu. No patrz. Nie wiem, ja najebany jestem to. A, rzeczywiście. Ona się teraz nazywa lalka. To, że nie ma kół, przynajmniej nie wsiądziesz za kierownicę. No nie. Nie popchniesz nic, ale jak masz lewarek, to możesz sobie ją podnieść i rozebrać. Tylko bo ona dalej ma kłódkę, zauważcie. Także nie wiem, czy to by tak zadziałało z tym lewarkiem. Dalej masz widok golfa w środku. Tak. Ja liczę, że kiedyś ją pchniemy i zapchamy ją tam, to nie ma tam, to tamto. Dwa prędzej tutaj. No najwyżej. Tam będzie cały na Z0 chyba. Na Z0 byłoby najbliżej, w zasadzie A0 to jest jeszcze. Możecie wysikać, panowie, nie powinno być to dla was zaskoczeniem, ale tak jest. Nie, to Borsioza postępuje tak. Mhm. Wilki? E. Już nie chciałem powiedzieć, że coś mi tu warczy. Weź, spierdalaj. No, to jeszcze nie jest, powiem wam, moment na rany. Olewam cię. Dobra. Tego wilka nie wiem, bo jest oszczany. Tak. Z grzechem też zostanie, nie wiem, czy to dzisiaj rano było, czy wczoraj, nie pamiętam. Że też coś zabiliśmy i z taczkami leciał do mnie, że mu wilka przegadał. No to jest niezła opcja, powiem wam. On w tej lodówce jak leży, to potem się tak bardzo powoli psuje. I to można go sobie rozdrapywać po kolei. Jest niepartowany. Tak. No, na parę dni. No. Ma to sens. Dzięki Heszu za subika. 5 miesięcy, proszę bardzo. Ulala. No. To wszystko przez moje leniwe emotki mówię ci. Kurde, patrz. Ja miałem takie aktywne i chuj. Wszyscy mają aktywne, dlatego wiesz, leniwe się wyróżniają. No, to prawda. Matko Bosko, mam coś po rosyjsku napisane na czacie. Tak, jak mi się nie włączył.
A chyba, że to na czacie u ciebie. No, na streamie. Okej. Okay. Jedyne, co umiem powiedzieć po rosyjsku, to ja nie panie Maję. No i wystarczy w zasadzie. To jest najważniejsze moim zdaniem. Mhm. A ten dalej pisze po rosyjsku. No powiedzieć, że nie strudzony. Ja bym go zostawił, niech robi tłum po prostu. Nie, nie, nie. Słuchaj. No zawsze jesteś oczko wyżej, nie? Tak. Nawet jak cię obraża, to o tym nie wiesz. Nie no, mogę sobie później wkleić, wiesz, w tłumacza, nie? Tak, takie, o kurwa, a trzeba było banować. Ja to go zbanuję teraz, sperma dostanie. No, wiadomość usunięta, nie wiem, czy ktoś zareagował u mnie, czy... Może sam się skontrolował. Bo już jak zagroziłeś, że będziesz potem czytał, to już poszedł po rozum. Hmm. To się ceni, bo u ruskich to czasami nie działa, nie? A, Stevie, brzydkie rzeczy, okej. Okay. To dziękuję za reakcję. Ale wystarczy w skama zagrać, nie? No i już jakiś ruski przychodzą ci ubliżać. No kurwa. Jeszcze bym go zabił tutaj. A ty, a może? Nie przypomniał sobie. W PvP graliśmy we trzech, więc jakby ten, nie? No. Tak. Już Grzechu go zabił, a Grzechu nie streamuje, więc uznał, że już... A chuj. To wejdę na jakiegoś innego losowego polskiego streama. Któryś musi. Któryś musi odpowiedzieć za ty. Tu na dole. Widzę, widzę. Tu jest. Oho. Co? Minimum jeden śmieszek. Nie no. O, drugi rysek, dobrze. To jest. No, jesteś rajdowany, że... Kur... Z Ukrainą się nie udało, to próbują polskich streamerów, co? Szczęśni. Dziękuję. Szczezł. No, spokojnie. Tak, tak, powolutku, słuchaj. Oj. No stąd mnie ten mech jeszcze nie widział, elegancko. Ja zazwyczaj na bunkrach jestem spokojny, do momentu aż nie jestem. Ale dokładnie tak. Grzechu, u mnie celujesz prosto w śnieg i tak też strzelasz. Nie wiem czy... O-o. Strzały się skończyły. Kto by pomyślał? O, dostał. Ty, a trochę jak tych zombiaków. Oj. Do was czy do mnie? Aha, do nas, do nas. Jednak nas widział. Jebaniutki. Sokole oko. Mhm. Bo ten śmiejący. On jest tu na górze, ten śmiejący gdzieś? No tak ciężko ocenić, naprawdę. Bo wolałbym go tak, wiesz, zabić tutaj na zewnętrzu, aniżeli wpaść na niego w środku, nie? Tak. Wiadomka. Mi się ostatnio śmiejącego udało zabić tak, że nie eksplodował. W sensie strzeliłem go w łeb ewidentnie. Padł i ta jego kamizeleczka jeszcze sobie pikała przez dłuższy czas, aż przestała. I wtedy wybuchł. No nie wiem, że ten mech znowu tam utknął. Wiadomo. Dobra, schowajmy się wszyscy za przeszkodami. Jest. Grzechu, mamy inne chyba poczucie co do chowania się. Nie, nie utknął, poszedł. Poszedł w pizdu, trzeba na dół lecieć. No ja bym chociaż kilka strzał zebrał z tych, co je wypuściłem. Mhm. Grzechu.
Uważaj, Kelembrion, bo tam łazi ten. A, mech jest też po lewej. Tak, są dwa. Okej. Okay. Wchodzę do środka. Tu jestem względnie bezpieczny. Już za tobą. One znowu wychodzą. No ja znowu był bunkiernik. Wchodzi do nas. Tu przez okno będziemy ich walić w razie czego. No nie wierzę, słuchaj, do mnie teraz te ruski twoje przychodzą. Wyobrażasz sobie? No słuchaj, dostały bana u mnie, to poszło do ciebie. Kurwa, to ja też muszę. No ewidentnie jest śmieszek, tylko gdzie? Bum, papa. No obawiam się, że on jest na dole. Po dwóch takich to dostało bana, tak? Aż jeden u mnie. No, ale czekam. To złom leży. Można na luzie złom podkradać. No dobra, ja się obawiam, że ten śmieszek to jednak jest na dole, wiecie? Bo ja go tu... No mi się tak wydaje właśnie. No dobra, chodźmy za tymi białymi tam z tyłu. W zasadzie wszystko, co słychać, to jest to na dole. No tak. Full. O kurwa. No, bo tu stoi zombiek. No, dobrze wiedzieć. Jest jak wbiegłem, policzyłem ludków. Czterech jest, dobrze. Wait, what? Jednak niedobrze. No. Magazynek do AK-15. Rozjebany jak cholera, ale biorę. Naprawi. Otwierać? Czy chcecie najpierw lutnąć? Oj, są. Oj, oj, oj. No jednak to jest współpraca, nie? Super, znalazłem trochę amunicji do shotguna. Co Robin Hoody, to Robin Hoody, no. A, tak. Maska przeciwgazowa, ktoś chce, nie? Ona jest droga, na sel bym wziął. No to biorę. Może niekoniecznie na ryj. Gdzie co, ja zamknę te drzwi, co? Zamykaj. To się znajdziemy. Tak. O, słyszę piskacza. Chyba jest za drzwiami tu, tak mi się wydaje. Jest? Nie ma? Uważajcie, uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie. Uciekajcie gdziekolwiek. Zamykaj to, zamykaj. Odejdź, odejdź, odejdź. A widziałeś go? Tak, widziałem go. To trzeba z niego strzelać. No nie wiem. On wyglądał jakby biegł za nami. Nie, chyba się nie zagrował jeszcze. Myśmy słyszeli. No, wiesz. O! Oj, nie wiem. Puść mnie, puść mnie, puść mnie. Nie wiem, przez ścianę cicho nic nie zrobi, nie? Zaraz to ustalę. No jebni. Zagrował się. Zagrował. Widzisz, elegancko. No ja. Ale jebnął. No dobrze. Następny. Jeszcze jeden? Tak. To pytanie, gdzie to? Dzięki. Proszę. Dostał prosto w kamizelkę. Dużo ich, muszę powiedzieć. A najwięcej to jest H tutaj. Czekaj, ja się tym zajmę, bo
Kiedyś muszę coś zrobić. Jakby was tu. Aha. Ja widzę, że na bogato. No mówię, kiedyś muszę zadziałać. Dyskrecja to jego drugie imię. Tak. Właśnie widzę. Strzewki. Nie, to jest spinacze. To są Justynko zombie. Takie to. Mruczą do snu. Oj, mruczą. Powiem szczerze, bardzo ich tu dużo. O, kamieniareczka, pięknie. Ołowiona płyta, może być. Ale mam wrażenie, że teraz są nad nami. Ja to mam wrażenie, że one są wszędzie po prostu, wiesz? No dobra, butelkę wody przyjmę wyjątkowo, bo nie miałem. W uszu Spear Metal. Co, zamienimy? A pewnie. Jednak jak człowiek sam lutuje, w sensie sam robi ten, to tak... Nie ma niekontrolowanych dźwięków. Mhm. O, bagnet M70. Nice. Mówisz, tu mi grzechu coś otworzył obok i tak... what the fuck? No wiem jak to jest. No, trzeba po prostu z góry założyć, że sami tu jesteśmy. Tylko ja, ty, grzechu i milion zombiaków. Na szczęście aż milion to chyba nie. Buty bojowe, oj jak miło. O, butelka wody, elegancko. A buty bojowe są fajne, bo chyba da się tam coś skitrać, nie? Tak, noże można sobie wsadzić, co ja tak lubię. Czy padloki? Zestaw do szycia. Da się. Cztery padloki. Ktoś tam nade mną macha. Tu robiłem. Kolby kukurydzy. Recepturka. Padlok, recepturka. Zakładam, że to Borsia strzela. Bardzo dobrze. Było śmiesznie, on ma strzałę wsadzoną, także zakładam, że grzechu go tam już próbował działać. Tak. Czy to biuro, które jest otwarte tutaj, to było lutowane? No? Ciężko mi powiedzieć. No ja lutuję tylko tu, gdzie jestem, więc... Nie, ale tu Grzegorz. Tu, gdzie strzały słyszysz to. O, tu maska gazowa leży. To poproszę. Chyba było, bo tu nic nie widzę. O, to jest, Justyna, powiem ci, ciekawy koncept. Na zombie trzeba założyć gumkę, to się nie będą mnożyły. O! Prawda. Celownik AK S. Bardzo ładnie. Nie mamy, nie otwieramy. No nie mamy. Nie mamy. Nie, nie mamy palolka. Śrubokręt się znalazł, to coś tam może spróbować, bo tych pinaczy to mam trochę. No to dawaj. No ale nie mamy śrubokrętu. Aha, śrubokręt. Nie mam. No nic, no nic. Jestem tu u was na górze, gdybyście ten... Znalazłem MRE. Próbowali do mnie strzelać. Nie no, nad tobą jest taki wielki napis, że Calembrion, to ja chyba...
Nadzieję. To jakby, czy to ma jakieś znaczenie, że nade mną jest taki wielki napis? Dla mnie ma. Dobra, tabletki z jodkiem to nam nie są potrzebne jeszcze. Nie chodzimy w radioaktywne miejsca. O, kolimator. Tak wypadł mi z zombiaka, którego już dawno zabiliśmy, nie? To miło. No. No nie, to bez sensu. No tak, bo my tych zombiaków to tak nie rozbieramy za specjalnie. Ja to właśnie łażę, lutuję, bo kurde, jak kolimatory mają się sypać, to o, i amunicja 792. Prawda, wszystko zepsute, ale no. Dobra, to chyba był Calembrion, zakładam, no bo jakieś... Wiesz co, tam na dole to ja na pewno jedno zbiorę, no tu jestem, tak? Tak, tak. Jedno biuro zlutowałem, tam miałem mnóstwo kółdek. Pigułki pyłko pszczelego, to poproszę. Przyjemne źródło witamin, naturalne. Tutaj przy zębiaku jakaś strzała leży, jakby komuś brakowało, to można. No grzechu jest taki rozrzutny, wiesz, w strzały on jakby nie, zbiera za mocno. Bo ja sobie narobiłem wcześniej dużo. Właśnie na takie okazje. Tu właśnie kolejna strzała. Można z góry założyć, że grzechu strzelał. I proszę, magazynek do VHS-a w zombiaku. Naprawdę warto. Nie, mamy VHS-a przecież. No. Coś tam. Wiadomo, trzeba by go naprawić, w sensie ten magazynek, ale no można. Czołem, czołem. Witam rajdziki. Ja naprawdę dzisiaj jestem rozchwytywany. Bardzo dobrze. Jak tam oddały czołgi? Bateryjka. Przeciwbólowe. Cześć, Madziulka. To ja. To ja, oczywiście. Wiadomo, że jak shotgun to Borsia, nie? Zombie na szczęście się nie odgryzają shotgunami. Przeładuj i otwieram. Czekaj. No i śmiało. Tylko się cofnij, żebym ciebie nie zdjął, bo to shotgun jest. Oj. Dobrze. A który to jest? Co takiego? Co to za kolekcjonerka? Nie, tu do czatu. A, dobra. Otwierane, to rozumiem, żeście już lutowali. No, tak by trzeba było założyć. O, plecak rozpieprzony. No. Smutne trochę. Chcesz wodę? Nie. Manierka leży. Wszystko. I to już jest wyjście, nie? Mhm. No tak w trzech to tak ekspresowo poszło to lutowanko. Tak, no jednak jak się w kilku idzie, to jest troszkę łatwiej, powiedziałbym. Nie? Teraz jeszcze tylko trzeba zabić mechy i wyjść, no. Zabić mechy. Jak ktoś ma miejsce, to można jeszcze manierkę wziąć. Tak dla jaj. Na miejsce tylko... A, grzechu wziąłeś? Tak, a, super jest. A, tu jest ten killbox. Musimy kiedyś to zrobić, wiecie? Przygotować tych rękawic, nakupować. Bo tam to... Tam jest masakra. Z kamik fajnie. Zwłaszcza jak tu, wiesz, biegamy sobie ekipą. Dzisiaj tak się nawet udaje nam. nawet dzisiaj jest dobrze. Bo wczoraj nam się nie udawało. Oj. Tak, dzisiaj jestem popularny. Dzisiaj jestem tą gorącą laską z klasy, nie? Wszyscy chcą do mnie zrajdować. Jest na wprost nas. Widzę, właśnie nie wiem dlaczego się zagrował, ale nie na nas jakby. Bo mnie zobaczył. Aha.
Miło z jego strony, że mimo wszystko postanowił pójść w cholerę, nie? Biec na pałę? Tak. Dobra. I w prawo od razu. Mhm. Można w ogóle w krzaka wejść i sobie poobserwować. Mam nadzieję, że to przeżyjecie, bo ja sobie obserwuję. Ja już jestem za. Aha. Przez obieg. Ja bym sobie poczekał, aż on pójdzie w cholerę, bo on tak patrzy właśnie w tym kierunku. Ty Grzechu, bo ja to bym nie chciał cię walnąć, wiesz? Biegnę. No i gitara. Odleczysz mnie? Ależ oczywiście, mój drogi. Lecz pacjenta. Ja ci tutaj wyrzucę. O, ty masz czwórkę nawet, proszę bardzo. Chyba dostałeś czyli... od tego... Od mecha. Tak. No wyraźnie. Wiecie co, ja mam ten duży bandaż, może to wam... Już, dla mnie to są dwa zwykłe, wiesz? A, no tak. I co jak dwójeczka też ci wyleczę? Co, udany hejdzik. Tak, proszę bardzo. Fajno, to wracamy. I'm a medic. Mhm. Medic and a florist. Gardner. Florist brzmi tak dostojniej. Gardner to był, wiesz, Samwise. No, słuchaj, ale florist jakby niespecjalnie się zajmuje hodowlą i tak dalej, tylko raczej składaniem bukietów. No tak. No bo, no, farmer nie no, może być jakby nie było, brzydem, nie, ale... jakby nie było, masz rację tutaj. Zdarza mi się. I cyk, powrócik do bazy. Myślę, że zamiast składować ten loot, to powinniśmy pierdyknąć na ten, na safe zone'a i to od razu opierdolić, jak już jesteśmy w... tak blisko. Znaczy, wiesz co, z jednej strony tak, z drugiej strony najpierw bym odłożył to, co jest nam potrzebne do bazy, potem ewentualnie poszedł. Można, można. No bo wiesz, jeżeli nazbieraliśmy jakieś padlocki i tak dalej, no to... Po co to gdzieś tam ryzykować utratę tego, nie? Prawda. Natomiast no musimy zacząć sprzedawać, bo trzeba te debety po... Ja poogarniać. A, to już na plus. Ale Grzechu pewnie na minus teraz jeszcze. Co, jak padłem po raz pierwszy, tak, że tam wylądowałem na tym Z15, no to sprzedałem sprzętu za prawie 2000 i wyszedłem z debetu, a potem tylko mi ubywało z konta. I stówkę jeszcze jestem na plusie. Okej. No trzeba zrobić przynajmniej tak, żeby każdy miał po tysiaku, ale tysiak leży już w bazie, więc w sumie tu już jesteśmy... Ja tu jest... chyba za 3 stówki teraz dorzuciłem. No, nie, już tak mówię razem, bo ja to wszystko łączę, zawsze w lodówce leży. Zamrożone aktywa. No, to włócznia fajna. Taka do kung fu. I coś. Taka właśnie mnie porobiła, jak budowaliśmy bazę, także nie jest useless. Bynajmniej. Powiedz mi, czemu Tarkov nie mógłby być taki przyjemny? To bardzo podobny zamysł. Bo nie jest z trzeciej osoby. No nie jest. I też mam wrażenie, że tam... Nie wiem, jak myślę o Tarkovie, to bardzo mnie od... to poruszanie, że na każdym, kurwa, kamyczku jesteś w stanie się jakoś tam zaciąć. Strasznie mnie to mierzi. No, myślę, że bardziej... No wiesz, tam nie masz opcji rozbudowy czegokolwiek, tak? No, nie, no jest hideout. No tak, ustalmy, że to
mozolne zbieranie rzeczy do hideoutu, no ciężko nazwać rozbudową. Zresztą nie możesz zrobić tego tak, jak ci się podoba. Masz no pattern i koniec, nie? Mhm. Kwestia tego, że zombie strzelają do ciebie z karabinów, też jest trochę taka gorsza, nie? Znaczy, łatwiej zginąć mnie wszystko. Prawda to, ale dla mnie te skawy są bardzo przyjemne w odbiorze. Ja to tylko z graczami mam problem. To zupełnie tak jak tutaj. Zombie są całkiem spoko, dopóki nie trafisz na graczy, nie? A. Albo na jakąś zbłąkaną minę. Nie no, w tej rozgrywce jeszcze nie zdarzyło mi się zginąć od zombie, jak ciebie ratowałem. Nie no, mi się zdarzyło kilka razy, ale... To jest jeden z 5 czy 6 zgonów, tak? Tylko od zombiaka. Tak. Ale ja jakoś to, nie wiem, te zgony od zombie, no to już czuję, że to wtedy jest moja wina, nie? Ale jak na przykład ta akcja wczoraj z tymi typami, no przecież kurwa, no... Nie czułem tam specjalnie, że źle strzelaliśmy czy coś. Po prostu nas porobili tak na hita praktycznie. Ja dostałem może ze 2 strzały. No ale to wiesz, no przede wszystkim... No. My byliśmy jak na talerzu, oni w krzakach. A jeszcze tego golfa musiałem zatrzymać, to też czas. Ale na przykład wtedy, co żeśmy na poprzednim wipe'ie płynęli tą łódką, to ja do dzisiaj się zastanawiam, jak to się stało. Z takiej odległości. Naprawdę, to i my też mieliśmy lunety. To nie jest tak, że my nie byliśmy przygotowani, nie? Ale na przykład rozpaczam, że tych łódek teraz już nie ma. Nie wiem, dlaczego nie, to zrobiłem. Nie, no chyba kupić łódkę. Taką kupną? Tak, ale kiedyś był do wybudowania tratwa taka, wiesz, że się zbierało tam butelki, drewno, jakieś, no różne śmieszne rzeczy. I budowałeś sobie taką tratwę, która naprawdę była fajna, w sensie, że tam nawet ta mechanika, podobnie jak w Sea of Thieves, że musisz sobie masz to odpowiednio ustawić pod wiatr, wiesz, no naprawdę fajnie to działało, no i dupa, nie ma. Czy taki zjechany tłumik do karabinu AK-15, cokolwiek? W sensie, że czy się przyda? No myślę, że jak wszystko. Okej. Okay. Bo to można zawsze naprawić. Grzechu, czy ty potrzebujesz wsparcia? Mentalnego może. No, tu piwo dalej leży. Co jest? No, już padł. Daj spokój zwierzowi. Poczcie, 7 strzał. Muszę coś sprawdzić. Jak się naprawia kolimator? Czy to się czasami nie naprawia tego tym zestawem do broni? Zbudowałeś ten bunkier? Tam nic nie było na górze. Okay. Ale w środku nie byłeś? Czy byłeś? Nie, ale już sprawdzone były rzeczy. Dobra. Nie mogłem lutować. Aha, w sensie nie odnowiłeś jeszcze. Tak. Ajaj. Ale słabiutko, wiecie, nie da się tego kolimatora naprawić. A taki ładny. No nic, pójdzie na sel w takim razie. Mm-hmm. 9% do handlu. Mało. Już nie naprawi się. Zradzenia się ze złym smakiem. Chyba. No mi się nie udało. Grzechu, rywasz. Mówię, no 90% refleksyjny jest. Przynajmniej. Panie,
Kurwa, gdzie to wsadzić? Tutaj. Dobra, ja te policyjne rękawice też wezmę na sel. I te też. Magazynek do AK-15. Też wezmę, bo on ma 6%, on się tu zmarnuje u nas. A tak to przynajmniej jakiś hajs za niego będzie. Bo niestety, jak... Tak, jak zauważyłem, te rzeczy, które leżą, też się rozkładają. To jest bullshit jakiś, ale no tak jest. Znaczy, wiesz, jakby... Niszczeją po prostu. No niszczeją, ale tak do zera. Wiesz, smutne. Biorę też ze sobą wszystkie te kastety, bo z tego naprawdę nikt nie korzysta. I no wątpię, nie. Żeby ktoś tak chciał. Dobra, te granaty trzeba przełożyć. Granaty dymne w sumie też bym wziął, bo to też jakoś tak nie schodzi. Weź mnie, lecz. Co ci jest? A nawet nie chciałem, no. Otworzyła ci się pewnie, zabiegałeś za szybko. Może. Mogę ci od... Ze skrzynki sobie wezmę, no bez jej. No to. Tak w Foxhoru jest, jak wiesz, ktoś cię leczy, to może zawsze zostawiasz, nie? No, taka wymiana. No, żeby mógł leczyć kogoś jeszcze. No wiadomo, wiadomo. Dobra, te zapalniczki dam gdzieś niżej, zapałki w sensie. Tu jeszcze bateryjka idzie. Po co ja tę wsówkę brałem w ogóle? No to ja amunicję widzę, to mamy trochę rodzajów już naprawdę. Mamy. Tabletki z jodkiem potasu to biorę do dodania. Umka, recepturka. Niech tu wlezie. A gdzie mamy taśmę klejącą? Narzędzia. A, jest. Ty może te karty do bunkra sprzedamy, bo też... Karta dostępu, czekaj. Jest opisana, który bunkier? Ja, powinno tam być. Zobaczę. No, trzeba pewnie zbadać, nie? Badaj. Nie, jest tylko karta klucz. Znaczy karta jednorazowa karta klucz. O. Ja bym to sprzedał. No to weź. To się MR wrzucam do lodówki z kolei. Tak samo to picie z manierki. Będziemy na sprzedaż? Słucham? Idziemy na sprzedaż, czy jak? Tak. Taki jest plan. Kolejny zestaw do szycia. Dobra, i teraz ammo, broń. A bierzemy tą gotówkę do wpłacenia? Tak, myślę, że to jest dobry moment. Już jak i tak idziemy i tak ryzykujemy, to weźmy. Ja bym wziął też, słuchajcie, te poniszczone magazynki, bo one się tu rozłożą u nas, a... To zawsze jakiś tam hajsik będzie. Te, co mają tam na pomarańczowo już paski, to... Ej, a nie lepiej z tych HS-ów z dwóch zrobić jednego? Z magazynków? Chyba się tak nie da. Nie, z pistoletu, bo masz jednego na 44, drugiego na 46. No to tak, to można. Zdecydowanie. Chyba, że to, skrzynkę naprawczą i dwa naprawić w ogóle, nie? No też tak można. Dobra, to na razie jednego odłożę. Mają takiego HS-a, ale trochę rozwalonego. To ja swojego rozłożę. Tak, Grzechu, tam bierz co znajdziesz po prostu, co uznasz, żeby z sensu trzymać. Mhm. Tu
Tu jest jakiś tłumik, ten na 1%, to też bym go opieprzył. Chętnie. Tylko kurde. Mogę. O, wiem, te magazynki przełożę do swetra, one są lekkie. A do kurtki sobie wrzucę to. Nie, nie wrzucę. Czemu? Ile to w ogóle? A, to ponad 2 kilo. No dobra, to kastety w takim razie do... Tutaj. A, bandaż do leków. O, jest, do lodówki wrzuciłem, zaraz to przełożę. Jak to się naprawiało? W sensie, jak masz narzędzie do naprawiania, to po prostu bierzesz w ręce narzędzie i klikasz na broń prawym i jest tam opcja napraw. Natomiast jak chcesz rozłożyć, to musisz mieć skrzynkę. Nie, właśnie już rozłożyłem. Aha, no to powinieneś mieć opcję napraw teraz na tym, który jest... A, tylko musisz go wziąć w ręce albo gdzieś w ekwipunek. A, nie, dobra. Dobra. No, no. Oczywiście skam je pokonał, nieważne. Rozłożyłeś dwie bronie. Nie, rozłożyłem jedną broń, tylko że to jest HS9, a to jest HSSF19. Aj, no tak też może być. No dobra, to będzie na przyszłość. No, czy do pojazdu również, tak, tylko wiesz. Do mówisz, tego że... miałem magazynek, a do tego nie ma magazynu. To co, no, skam cię pokonał, no po prostu. Tak. Grzechu coś mówiłeś, a nie usłyszałem. Czy skrzynki naprawcze do pojazdów? Chociaż nie. Nie, niech zostaną, one się akurat myślę kiedyś przydadzą. Ja to generalnie już jestem w miarę pełny, to ja mogę iść. Jeszcze mam jednego slota, tak ewentualnie na coś lekkiego, jak macie. Ja nie wiem, czy mam brać, to szczerze. Wiesz, to co ci w ogóle... Albo to, co jest rozłożone, w sensie, że ma tam mało, na przykład 21%, jak coś ma, to tam poniżej 20%. Karabin M1 ma 28%, no. Kark ma 26%. Ja to w ogóle swojego baseballa tu zostawię i wezmę sobie coś na plecy. Tak jak na przykład... O, M1 już poszedł. Mówisz, tego AWP-a jednego bym albo rozłożył i naprawił drugiego, albo bym... Czy, tylko, nie, zielony wiesz, AWP... To jest AWP Snake, więc nie, nie naprawisz zielonego AWP-a. Tak, dobra. Naprawisz? Tak, to jest tylko skórka. Dobra. One... Tego o, ale tylko VHS-a wezmę w takim razie, on jest 28%, to trzeba sprzedać. Wziąłeś go? Okej. Okay. Wziąłem. Na tego AWP-a to aż spróbuję naprawić tego lepszego, bo on nam się przyda tam kiedyś. To można wziąć, raczej nie sądzę, żeby ktoś z tego strzelał jeszcze. Nie, chyba nie. W ogóle zobacz, przyniosłeś tego UMP-a, który z was miał 100%, no. Teraz ma 69%. To trzeba wykorzystywać, to jest jak w Tarkowie, nie? Tłumik do Huntera 9%, też go wrzucę do sprzedaży. No tak, tylko, a mamy magazynek do tego UMP-a? Możliwe, że nie. No to... No i to teraz, no, wiesz, rodzi się pytanie, czy nie lepiej by go było wziąć i sprzedać po prostu. No tak, ale masz na przykład ten MP5 SD i do niego jest magazynek. Znaczy jest do MP5, nie wiem, czy to zadziała, jakby. Teraz już niczego nie jestem pewien. No. Nie, nie, nie działa. Oczywiście. Ogłuszające biorę. Okej, okay, jestem w stanie naprawić AWP-a i naprawiłem go na 100%. Także to zadziałało. O, nawet części jeszcze zostały, zobacz. Luneta do M1. Nikt nie korzysta z M1, prawda? Nie, właśnie idziemy ją sprzedać, także można. To jeszcze na do Vipera? Bierz, jak... No M82. Idziemy. Słuchaj, nikt się nie obrazi. Nawet jakby było potrzebne coś. Się... Tłumik QDL do. No właśnie. Latarka Desert Eagle. Ja już po prostu nie mam miejsca, żeby coś więcej wziąć. Chyba, żebym. Vipera też biorę. Ten. Zerwator jakiś jest, nie? Mhm. Żałuję w sumie, że nie mam trochę większego plecaka, no ale co zrobisz? No. To mi się trochę pomieściło w ten plecak. W zasadzie ten kompozytowy to też byśmy mogli wziąć, nie? Bo
Nikt tego nie jest w stanie u nas używać. Można, można. A wiesz co, ja mogę tę maskę wrzucić scenaryj. I mam teraz 4 sloty jeszcze. To nie jest tak... Nie w kij pierdział. Wiesz, nikt nie ma. Każdy może z nas używać, tylko że musisz mieć skrzynkę narzędziową i naciąg. Czyli może... A ustawić naciąg. Mhm. No tak, tylko ona ma 32% w tej chwili, to wiesz, i tak zaraz zdechnie. Ja tę wiertarkę wziąć na sel, bo w sumie ktoś to z tego będzie korzystał. Czekaj, ona była do czegoś potrzebna, ja ją zbadam. Coś się z niej jeszcze robiło. A, improwizowany granatnik. Czy ktoś będzie używał? Wątpię. Kundum? Nie. To ja ci kurwa gwarantuję, że nie. A czemu nikt nie używa tej taktycznej kamizelki z pancerzem? Co to jest w poczekalni? Bo to chyba jest palolka, a palolek ogólnie się wypiął teraz i nie gra. Więc nie, sumie... znaczy, wiesz, odpowiedź, że to jest palolka, wystarczy mi w zupełności. No. Czy my jakieś maski mamy do wzięcia? No ja już jedno mam na ryju. A, ale no chodzi o takie maski... Tak, to trochę ich tam... Znaczy niewiele, ale coś tam było w ciuchach. Biorę te twoje uszy Renifera. A weź, zobaczymy. Pewnie nie będą jakieś strasznie dużo warte, ale... Nie, nie ma masykę. Przynajmniej nie widzę nic takiego. To może Grzechu już zabrał, bo... Wziął, no. Te kaski motocyklowe to ja bym posprzedawał w ogóle. To jeść z tego się nie da, pić się nie da przez to. A ciekawe, czy zwierzęca skóra jest coś warta? Jak tak, to ja bym całe taczki upchnął, bo mamy dużo. Ale to można zostawić na kabury i kołczany w sumie. Mhm. Dobra. Też pytanie, czy jak ja mam... Pokombinuję, żeby jeszcze jeden zmieścić. Jesteście? Tak. Jesteśmy. Dobra, ja już nie upchnę. Ja bym mógł coś założyć jeszcze na łeb. Pod warunkiem, że mi maska nie spadnie. Ale widzę, że tutaj... Czekaj, w gabarytach może? O ja, a to światło robocze przenośne można by zabrać, też sprzedać. Co to jest? Wielomateriałowa kurtka. Ty! Z kaburze skórzanej mogę też zabrać jeden pistolet, jeśli mamy jeszcze jakiś na sel. No ja mam ten rewolwer, nie? Ale to nie wiem, czy coś więcej. No zobaczę. Broń. Nie, z pistoletów to nam chyba został już tylko ten. No te HS-y, do których ewentualnie magazynki można by dokupić. No nie, jak są dwa HS-y, to ja bym naprawił w ogóle. Ewentualnie do tego MP5 SD dokupić magazynek, do UMP jakiś magazynek może dokupić. Który już tam będziemy, to też można... Mhm. No dobrze, ale... Tak zrobić, żeby z tego korzystać. Tak, a pytanie, czy ktoś w końcu wziął ten hajs i kartę? Nie. No dobra, to by się przydało, lodówka w takim razie. A czy to jest karta starterowa? Właśnie nie wiem. Może ją zniszczmy i niech któryś wyrobi po prostu nową. Nie wiem. Dobra, destroy. Dobra. Waliło. Kasę mogę wziąć. To weź, ja już nie mam miejsca na nic kompletnie. Poza jednym pistoletem, ale widzę, że są potrzebne, więc chyba tę kaburę też zostawię. No. Ciułkę wrzucę. Coś chciałem zapytać, no bo mamy tego prochu strzelniczego masę. Mhm. Coś z tego będziemy robili, bo na razie to tylko niszczę je. Naboje na przykład. Można robić naboje, ale to do nich jest potrzeba dużo innych komponentów. Ja nie wiem, czy to jest opłacalne, biorąc pod uwagę, ile my tego znajdujemy. No. Do przemyślenia. Czy jest jakiś bandaż w ogóle leży, to ja go wrzucę do bandaży. A, nie mogę go wrzucić, to widzę, że ktoś miał ten sam problem. A jakby zrobić tak? Moi przyjaciele.
Dobra. Ej, a ten hełm? Może by hełm sprzedać. Albo może zacząć go nosić, bo w sumie to on tam leży i leży. Wiesz, ja znalazłem gdzieś tam po drodze i tak w nim może, nie? No dobra. Jakby wiesz, jest to korzystać. No dokładnie, zawsze to trochę chroni łeb. A widzę, że wszyscy mają hełm, tylko nie ja. Leży i niszczeje. Dobra, to co? Lecimy? Ja już gotowy. O, ja sobie tylko chapnę chlebka jeszcze. Chapnij sobie. Chlebunia to jest ta. Co, Grzychu? Mówię, chlebunia to jest ta. Dużo daje. A, właśnie, ej, a może ja bym coś chapnął? No to przecież chapnij. Ja mam pusty żołądek. A jest jeszcze ten chleb? Tak? No, pod kapustą. Dobra. Może zrobić gołąbki. Ja maskę muszę zdjąć, wiadomo. Gdzie jest, kurwa, lodówka jest? No, ale powiem ci, że te ogródki na dachu to bym czasnął później, nie? Spoko, nie ma problemu. W sensie, oczywiście liczę na to, że ty je postawisz, bo wtedy zużyjemy wszystkiego mniej. Mhm. I wtedy zniszczyć tutaj ten na dole i zrobić tam, wiesz, no nie ma problemu, już mogę stawiać, bo wiesz, bo płot skończony, więc ja mogę, no wiem, teraz... Listę masz pustą. Tak. I wtedy zrobi właśnie takie, wiesz... Dobra. Tylko tego samego roślinka. I'm ready. Najedzony. A, w sumie, czekaj, jak jestem, to jeszcze darmowe picie sobie wezmę. Ja zrobię kapustę tam na stówę. Ewentualnie właśnie wysadzić te rośliny stąd i spróbować tą jabłoń zrobić. Nie wiem, czy to jest potrzebne to. No zawsze daję jabłka. No dobra, to lecimy. A co, chcę niszczyć te ogródki, które już są? No to nie jeden ogródek, nie? Bo to jest jako jeden tak naprawdę. 4 sloty. Można, mamy tyle rzeczy, że... Najpierw wybudujemy na górze, jak wyrosną roślinki, to dopiero wtedy, nie? No tak powstawał, gdy jeszcze nie mieliśmy jakby pewności, jak to działa i... Rozumiem, no właśnie, ale... Jeżeli mielibyśmy sadzić się za każdym razem, no to pewnie byśmy się w to nie bawili, nie? Ale jeżeli to wyrosło i po prostu można co jakiś czas zbierać plony, no to to jest wypas, nie? To jest wypas, zdecydowanie. I też ja myślałem, że ta mechanika będzie jakaś turbo skomplikowana, nie? Ale okazuje się, że w sumie tam nie trzeba było podlewać raz na jakiś czas. W zasadzie to się w sumie samo podlewa, jak tylko śnieg zaczyna padać. Nawozy to tam, nie wiem, ze 2 razy się dorzuciło tylko. Nie, ja dorzucałem rano. Tak? Ale tak. On zjada trochę, ale no to coś... Nawóz się znajdzie. Czy teraz, jak już jest wyrośnięte, to też trzeba dorzucać? No nie. Przecież, nie wiem, może się zniszczy. Albo nie da plonów. Albo, co gorsze. No i powiem wam, że ciężko mi się biega tak z pełnym plecaczkiem. A nie popierdalam jakoś super szybko. Ja mam, 37,29 kg. Także a ja już też patrzę. Nie posprintuję. Ja mam 29,29, ja mam dokładnie takie... taki ciężar, jaki mogę unieść. Wiesz, ja mam 2 karabiny i kuszę w plecaku. No. Ja mam z kolei masę pierdół, takich mało... No magazynki to prawie nic nie waży. Jakieś tam rękawiczki taktyczne. Tego typu rzeczy. No ja w karabinach mam... Ile? 12? 11 kilo. 12 prawie. To w broni. Co nie zmienia faktu, że już staminy na przykład nie mam i muszę się położyć. Nie, no ja też. A do tego łuk waży 2 kilo, dzidę kilogram. Nie, dobrze można tu. 2 kaski motocyklowe, kilo 200, kilo 400. Kurwa. Łop się, jak na wojnę naprawdę się ubrał, ale dobrze. Trzeba to sprzedać, trzeba mieć hajs wreszcie. Gdzieś Grzecha zgubiłem w ogóle? Po prawej. A, tam jest, dobrze. Separuje się, nie wiem dlaczego. Dwójeczka, no,
Nie chciał, żeby nam śmierdziało, widzisz. Rozumiem. Bo ja już się nie mogę doczekać, jeszcze ja będę miał, czekaj. Ja mam 39% dopiero w okrężnicy, to nieprędko. A ciekawe co ale tym razem. Ale sika byś rzucił, co? Sika bym rzucił. Sika mam też 28%, ale to dużo szybciej wpadnie. No dopiero szczałem. Bez przesady. Znaczy wiem, to dla mnie żaden wyczyn. A w środę wolne, o Jezu. Też tak mam. Tylko jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Znaczy ja na pewno idę za dnia na... Aha. Czy mogę? Ech. Co? Nie, nic. Tak sobie do niego celowałem, że na wypadek jakby się na ciebie rzucił i tak trochę liczyłem, ale... No nie. A bo to bym chciałeś z shotguna wyjechać, czy co? Mhm. Jak tylko jest okazja, to ja zawsze chętnie. On się tam potoczy u ciebie, u mnie tu leży, niedaleko. No, u mnie trochę rozmachu nabrał, no. W skamie zawsze mam ten taki vibe tej wędrówki, nie? Taka drużyna pierścienia popierdzielająca gdzieś tam po górach. No, coś w tym jest. Też strasznie mi się podoba, jak na przykład się zgłodnieje podczas jakiejś dłuższej wyprawy i potem ktoś poluje, trzeba ognisko rozbić, jakiś wybiwak, to są przyjemne rzeczy. No ja już miałem taką wizję dzisiaj, zanim odpaliłem grę, że mam kuźwo jeszcze tak daleko, jestem wciul głodny, jak upolę jakąś świnię, to ją będę pieknie. No. No ale dotarłem bez tego. To na surowo bym jadł. Tak, ty znany z tego jesteś, że czasem lubisz. Dobra, ze swoją drogą teraz już? Tam do anteny? Do talerza? Oczywiście nie zachęcam, żeby wchodzić na... Nie. I też nie planuję wchodzić na talerz, bo i po co? Nie mamy tam jakby miejsca w ogóle, żeby cokolwiek stamtąd lutować. Będziemy mieli hajsy i wtedy... Ja. Że będziemy wracali, to możemy zahaczyć talerz. Zebrać złom chociażby. Zebrać rzeczy i pójść z powrotem sprzedać. I... Na przykład, no. Lubię jak zbiegam z górki, robię duży dystans, a się okazuje, że staminy to w ogóle na tym nie tracę, nie? Jest takie miłe. Uj, Jezu, wiecie co ja właśnie ogarnąłem? Że jak wczoraj do nas zaczęli strzelać, to mogliśmy odpalić wydarzenie. Po prostu nie zniknąć na nie. No, tam było trochę... Ale jakby tak szybko to ogarnął, to 15 sekund może byśmy przeżyli. No, ja padłem bardzo szybko, więc... Ale tam był jeszcze, wiesz, ten moment, gdzie dopiero się szykowaliśmy, że może być jakaś akcja. Trzeba było golfa wpieprzyć w grzaki, najwyżej spisać go na straty. Zawsze, wiesz, zawsze można było lewarek wziąć do plecaka, nie? Ale to już takie, no, what if, nie? No i też na przyszłość może ewentualnie. Dobra, ja bym musiał przycupnąć na chwilkę. Okej. Okay. Ta mapa jest piękna. Jeden rozpędzony golf i... skąd by wiedział? Chyba, że Urus by jechał akurat z nim. Ja. Rozpędzony Urus, nie? I tam na aimbocie widzi trzech leży, no to ciach.
No mi od tych wędrówek po całej mapie też kondycji nawet troszkę wzrosło. No ja tak to patrzyłem, obejrzałem ten zapis z pierwszego dnia. No to ja z dobre 5 kilo już schudłem, odkąd stworzyłem swoją postać. A ja nie wiem. A ciężko było mi w ogóle znaleźć na streamie, na zapisie, bo to 8 godzin wtedy graliśmy. Ciężko mi było znaleźć taki moment, w którym bym patrzył na kartę metabolizmu. Tak to mam wrażenie, że co chwilę w nią zaglądam, a jak trzeba znaleźć, to tak niekoniecznie. No bo zaglądasz na ułamek sekundy, tak? Tak. Byś musiał po prostu włączyć i oglądać zamiast szukać. A to nie, to nie wchodzi w rachubę. Kto ogląda zapisy streamów, nie? Normalny. I też własnych, nie? No, ale w ogóle, ja to zawsze sobie powtarzam właśnie, że jak wrzucam te zapisy na YouTube'a i robię to już tak ponad roku systematycznie, tam już jest ponad 300 filmów, tak sobie myślę, jaka to jest kurwa strata przestrzeni dla ludzkości, nie? Jak tego nikt nigdy w życiu nie obejrzy. No właśnie chciałem zapytać, czy to ma jakiekolwiek wyświetlenia? Nie, to ma tam po kilka wyświetleń na, wiesz, na danego streama. Oczywiście, jakbym zrobił The Isle, to nagle będzie to najbardziej rozchwytywany filmik na świecie, nie? Ale no... No nie, kurwa, po prostu nie. No to wiesz, raz, że Scam chyba nie jest aż taką popularną grą w tej chwili. Ja mam wrażenie, że całkiem nieźle mu się tam wiedzie. Tak? Biorąc pod uwagę, że to taka... To wiesz, z drugiej strony pewnie większą popularność by miały filmiki pod tytułem Co się odjebało? Jakieś takie krótkie, a mm-hmm. zapis streama, nie? Nie, dlatego ja te zapisy na osobny kanał wrzucam, nie? To jest bardziej dla mnie na zasadzie takiej... Śmiesznie tak, mi się tak ogląda, jak się zmieniłem przez rok na przykład, nie? Mm-hmm. Nie bardzo podpowiadam, ale no jednak. No a są ładne. Porajdowali, to i tej widzów trochę jest. Kurwa, ten dron mnie zestresował. Wyglądał, jakby się skała toczyła na grzecha. Oto by była kolejna wspaniała mechanika, mająca na za cel tylko udupienie gracza dodatkowe, nie? Czy lawiny śnieżne, tego mi kurwa brakuje w Skamie. I okresu. I kleszczy. I kleszcz. No, jest jeszcze przestrzeń. Oj tak, wiesz, kurwa. W życiu jest tyle rzeczy, które potrafią odbić człowieka. A to jest właśnie najlepsze, że zobacz, przez 33 lata jeszcze nie umarłem, nie? A jest dużo więcej mechanik, które mają... A tu jednak się zdarza. No tylko tu nie mam zombiaków niby. Niby nie. Chociaż wiesz, jak widzisz takiego typa po 12 godzinach pracy, to nie wiadomo. A to jest pytanie, czy on jeszcze nie umarł? Wewnętrznie pewnie tak. Pewnie tak. No tak, stres przez drona to złe wspomnienia z innych gier mogą być. W sumie jest wiele gier, gdzie... Dron stresuje? No nie no, jakby możesz posługiwać się dronem, żeby siać śmierć, tak? Mhm. W głupim ten... co? MW2, tak? No, też MW2, PUBG... Nie wiem dlaczego, jak o dronach myślałem, to mi się Rainbow Six przypomniało, ale to kompletnie jakby nie... Nie jest taki dron. Nie taki dron, chociaż no jeden z operatorów z defensywy ma drona ogłuszającego, nie? No, widzisz. I Battlefield. Jeden z operatorów Rainbow Six z atakujących ma drona z bombą, tylko takiego jeżdżącego. No, właśnie o tym pomyślałem i mówię, to nie są droidy, których poszukuję. Tak, bo tamte są na kółkach, a nie frygają. Mhm. Znaczy ten ogłuszający fryga akurat, no ale nie zabija. Ale najgorsze droidy, drony, przepraszam, najgorsze drony w grach, jakie istnieją, to w tym pierdzielonym breakpointie. Jak mu tam było, czekaj. A to nie zdążyłem doświadczyć, tam króciutko grałem w to. No. Znaczy, w sensie gra jest naprawdę fajna teraz już. Kiedyś nie było, ale teraz ja jest naprawdę... Na samym początku gdzieś tam jakieś darmowe tygodnie ogarniałem, czy nawet w jakąś betę otwartą, coś takiego. Oni w ogóle kiedyś mieli bardzo fajny system. Pewnie nawet nadal tak jest, że możesz sobie ściągnąć tam darmowe tygodniowe demo
I masz tam ileś tam... Inaczej. Coś takiego. Natomiast jak twój ziomek ma kupioną grę, to możesz z nim grać tak długo, jak on gra w ogóle. Jeśli ci się nie skończył ten twój okres próbny. To jest w ogóle wyśmienity pomysł, bo do takiej gry są jakby nie było dużo, no jak każde zresztą, przyjemniejszy w koopie. Więc... No ja tak sporo osób ten ogarnąłem, gdzie normalnie nigdy w życiu nie, jakby nie... Nie namówiłbym do kupienia nowej gry, nie? Kogoś, znaczy nowej, tam już paroletniej. Kolejnej, no whatever. Tak, 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 tak. Jeśli by nie był to jakiś szał typu, nie wiem... W sumie nie wiem, ciężko mi sobie przypomnieć. No chyba ostatnio to tak na... na co ja Kunduma naciągnąłem? Na Skama chyba właśnie. Ale to Kunduma, wiesz, ja sobie postawiłem po prostu taki cel, że ja go będę naciągał na gry. Okay. I to działało nieźle przez pewien czas. No nie, no ale jakby, wiesz, trochę dzięki tobie u mnie przynajmniej się Tarkov i Skam właśnie, nie, więc... No to się cieszę. To akurat takie dwie moje ulubione, można powiedzieć, chociaż wiadomo. Tak, Tarkov to kochane dziecko, ja wiem. To nie, to jedna i druga, to jest takie love-hate relationship, tylko Skam jest jakby, nie wiem, mniej tu się dzieje. Jest ładnie śnieżek, nic tak. Nie biega. Są momenty, w których da się w niej zakochać i to tak potężnie. Są momenty, gdzie mam ochotę rzucić myszką w monitor. Ale rzadziej niż w Tarkovie. No bo tu jest mniej PvP. Tak, tak, tak. Ja to muszę jeszcze... I to najlepsze, bo ja nawet Kunduma nie muszę namawiać, on ma rasta, tylko... No, nie zeszło się po prostu. Ej, ale gdyby w Tarkovie wprowadzili taki tryb PvE typowo, takiego koopa na 3-4 osoby. A to ci powiem bardzo bulwersującą rzecz. Znaczy może wiesz, ale w Tarkovie jest mod robiący z niego single playera, że chodzisz tylko i masz skawy, plus do tego masz PMC-ków, ale też kontrolowanych przez boty. I to się podobno całkowicie zmienia tę grę i zmienia ją na lepsze. Problem polega na tym, że BSG jest strasznie na to cięte i na przykład banuje ludzi, którzy w ogóle nawet opowiadają o tym na gdzieś tam w filmikach, nie? Co jest już w ogóle jakąś... Jakim kurwa prawem? Ja nie mam prawa opowiedzieć na swoim kanale o czymś, nawet tego nie, z tego nie korzystając. Mało tego, to nie jest tak, że żeby tego moda zainstalować, to sobie, wiesz, jakąś lewą kopię Tarkova przygarnie się już, tylko musisz kupić kolejną kopię Tarkova, oryginalną z ich sklepu i dopiero wtedy możesz sobie tego moda zainstalować, żeby ci nie spieprzył twojego, wiesz, zapisu. I teoretycznie dla nich to jest jak pchanie hajsu do kieszeni, tak na siłę, nie? A oni i tak mają z tym... No, Ruscy, po prostu nie wytłumaczysz. No. A co jest tam na górze? Tu? Na wprost nas, na końcu. Wygląda jak zamek. Albo jest zamek tu ogólnie. Jest gdzieś, ale generalnie tu, co są te stojące takie metalowe... No to wiem, tu jest ta imprezownia. Tak, tak, tak. To nie to. Ale zamek... Jest to zamek, chodź, tylko nie tu. Jest dokładnie w prawym górnym roku beczu. I tam na wprost. No tak, to chyba ten zamek właśnie stąd widać. Tylko ja sobie nie przypominałem, żeby on był na śniegu, ale może i jest. Jest tu ten zameczek. Ja pamiętam, że jak wtedy, co nas tak rozłupili na tym pierwszym serwerze, następnego dnia jeszcze się zalogowałem i tak na niego trafiłem. No fajne jest, tylko tam się oczywiście budować nie da. Nic się tam nie respi, ale tak przejść się po prostu zobaczyć, to myślę warto. Tak na zasadzie, jak to muzeum jest. Tak jak, nie wiem, kto ostatnio wylądował w tym zamglonym mieście, ale właśnie tam jednego z pana zaliczyłem i tak poziłem. Wkurza tam mgła niesamowicie, a do tego faktycznie niewiele tam jest. Znaczy, większość tych budynków jest zamknięta, w ogóle nie da nie tam. Mówisz o tym mieście na D4, D3, C3, C4? Tak. No to powiem tak, ja tam generalnie teraz na tym wipe nie byłem, bo teraz tą mgłę dodali. Kiedyś ono było całkowicie takie przejrzyste, jak każde inne miasto. No i nie do końca tak jest, że tam nic nie ma. Tam jest w chuj rzeczy, tylko trzeba po prostu gdzieniegdzie pokombinować jak wleść. Bo na przykład są miejsca, gdzie tak jak wspominałem już ostatnio, że tylko i wyłącznie masz szyb windy i tylko nim wejdziesz. Ale no jak już wejdziesz... Tak, trafiłem na coś takiego. No. Jak już wejdziesz, to tam masz masę mieszkań i każde z nich możesz sobie przejąć, jak masz kłódkę, nie? Oczywiście nic tam nie wybudujesz większego, ale skrzynki możesz sobie postawić i lód zrzucać.
No i tam wydaje mi się, że jest mniejsza szansa na to, żeby cię ktoś zlutował, no bo kurwa, kto trafi akurat na to konkretne mieszkanie, nie? Ale z drugiej strony jest też ten problem, że w tym mieście, z tego co słyszałem, jest masa snajperów. I tam chodzić dosyć niebezpiecznie podobno. Nie wiem, bo tam myśmy jeździli często po... Tam są dwa warsztaty samochodowe w tym mieście, więc swego czasu jak znalezienie samochodu było cudem, ale trzeba było je naprawiać, paliwo do nich ogarniać, to tam warto było przyjeżdżać właśnie po te zestawy naprawcze. No bo dwa warsztaty w niedalekiej odległości, więc spoko. Natomiast no tam się boję zawsze. Tam zawsze mam stresa. Jakby gdyby nie to, że tam dostałem spawnem na pysk, no to też bym pewnie nie szedł tam specjalnie, bo to jest wciąż daleko po pierwsze, a po drugie właśnie nie wiem, czy kundum tam wylądował ostatnio, czy palolek, ale no nie wyglądało to jakoś atrakcyjnie, nie? Nie wiem, jak to jest teraz z tą mgłą, bo mówię, kiedyś to było dla mnie aż zachwycające, bo tam naprawdę są bloki i tu naprawdę są takie, wiesz, duże te budynki, to nie są jakieś tam domki pojedyncze. No tak, no bo się uczę, mnie to gdzieś tam trochę wkurzało, że do większości po prostu drzwi zabite dechami i koniec, nie? No podejrzewam, że tak od strony stworzenia takiego miasta, żeby tam wszędzie się dało wleźć, to też jest spora robota, nie? Czasu roboty i renderowania, nie? W sensie automatycznie byś tam wchodził, to spadek klatkaż taki, że... Tak, zwłaszcza, że no, Palolek jeszcze ma teraz niezłego kompa, nie? Ale ja tam kiedyś jak grałem na tym swoim starszym kompie, no to ja tam miałem notorycznie spadki klatek i to takie, że aż na początku to ja tam nie wchodziłem specjalnie, no bo tam się grać nie dało. Może dlatego mgłę wprowadził. Możliwe, żeby po prostu trochę przyciąć. Ja bym teraz chętnie zaszedł na tą elektrownię atomową, ale z tego co Grzechu mówił, to tam niewiele jest. To też niespecjalnie mi się chce tam łazić. No też kundum tam latał ostatnio, nie? Dobra, ja mam 1% energii. Oj, to słabo. Także posapię sobie tu chwilkę i... Możesz ewentualnie na kucka, to cię pewnie nie podtopi. Ale tu generalnie radzę uważać i z energią. No bo jak się potkniesz... Ja przypuszczam, że z tym plecakiem to i tak po prostu pójdę na dno. No właśnie o to chodzi, nie? Tam trzeba mieć energię, żeby wyskoczyć jeszcze stamtąd. Także tu warto iść samym środeczkiem, jak te krzuny sobie rosną. Też Grzechu już mnie tego nauczył i... O, właśnie mam 48% energii i zaczynam się obawiać. Nie jest jeszcze tak blisko. A już woda po ramiona. Idę za Grzechem i patrzę, co się dzieje po prostu. Mhm. No dobra, no ale jesteśmy w safe zone, więc... No to nam raczej nic nie grozi od strony graczy, ale... Ale woda nie zna litości. Tak. O, właśnie Grzechu się o tym przekonuje. No, że nasz przewodnik się skąpał? Skąpał się, ale dobrze, że to zrobił, bo jak ja bym się skąpał, to bym nie wiedział, gdzie wypłynąć, nie? Dobra, poczekajmy na Calimbriona, zobaczmy, jak mu tam idzie. Powoli. No, as slow as possible, nie? Tak jest. I wiesz co? Mokną mi stopy. No tak. To jest wiadomo, największy problem w tym momencie. To są problemy pierwszego świata. Prawda? Ej, a właśnie jak to jest to rozwiązane? Bo jakby, okej, fajnie, jesteśmy w safe zone. Więc zakładam, że nikt do mnie nie strzeli tutaj. A coś może, ktoś... ale ci nie zada obrażeń. Aha, czyli gdyby ktoś strzelał będąc poza safe zone, w sensie jakiś snajper gdzieś tam stał z tyłu i do mnie strzela, to też nic mi nie zrobi. Dokładnie tak. Okej. Okay. Może, jak lubi marnować ammo, no to może, ale... Mogą wkurzać, czyli bić. Jest... Tak. Jak w życiu. Ty, a ten ogień tu się dalej pali, zobacz. Ty, tu typ leży sobie, odpoczywa. O, na tym łóżku. Ty, to ci, co wybudowali wtedy chyba, co tak wchodzili właśnie, skurzewiali. No dobra.
Idę zobaczyć, czy coś mam w General Goods do sprzedania. Generalnie. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Nawet mam. Well, let's see what you have. Okej, okay, no tak. Kierownik ją u mnie odnalazł. O, proszę. Z protipem, że zdarzają się typki, które czekają na skraju safe zone, żeby się wychylić i zabić tych, co idą do miasta, nie? Tak to sobie właśnie wyobrażam, nie? Strasznie wybuję wyobraźnię, Borsiu. Powiedzmy, dobra, powiedzmy. Have a nice day. Czy ja mam coś do sprzedania? Bo pamiętam, jak ostatnio z Grzechem stąd wychodziliśmy i... Jak już byliśmy na krawędzi sezona, to odpaliliśmy na 10 minut sobie event, po prostu, żeby mieć pewność, że się znudzą. Wiesz co, te uszy Renifera to możesz sobie odpuścić. Okej, okay. Czyli już nie zbierasz. 24 te dolce. To co nie. Co to jest? Come in. Nie. Have a nice day. Jaki angielski akcent. Never mind about the expiration date. Those are fake anyway. A widzisz, a jak nie mam przy sobie karty, to nawet jak wybieram, żeby mi wpłacił do banku, to i tak mi daje gotówę. All in good health. Mhm. Normalnie chciałem do banku i mi wpłaciło do banku. Tak, ale w sensie jak sprzedajesz, to masz do wyboru, nie? Czy chcesz tak. gotówkę, czy chcesz na kartę. Mhm. Ja też tak miałem właśnie, że jak nie miałem karty, to i tak dostawałem gotówę. A, dokładnie to samo. No dobrze. I tutaj 500, 450, 332, 115, 57, 296, 356. Ale te magazynki to po prostu żart jakiś. Nie. 2300 sprzedaję właśnie. A nie sprzedaj, bo handlarz ma tysiaka. Super. O kur. No. Super jest. To już nie ma. 172, no to fajnie. To teraz kup magazynki do tych broni, które nie zalegają na. Najlepiej po dwa. U lekarza kolejny typ siedzi. Guns come unloaded. Czekaj, magazynki. O, panie! To ja tylko niektóre mogę kupić. Do HS, SF-19 to jest chyba ten, co rozłożyłeś, nie? Tak, to jest ten, co rozłożyłem. Okej. Okay. Polera. Do HS-9 ja mogę kupić, do HS-9 magazynek. A mam, dobra. Ile ich kupić? No, dwa na pewno, jak nie lepiej. Ale Lipton. Już. A dupa, brak funduszy. Czekaj, mogę kupić chyba tylko... mniej. Ja mogę kupić dwa. Stać mnie. Ja mogę też zrobić inny patent. A może inaczej. Kto ma najmniej gotówki? Grzechu, chyba ty, nie? Ale to jest chamstwo tej. Ale co? Masz mało gotówki, prawda? No mam 3000. Ale gotówki. No kaszu, przy sobie gotówki mam 3000 po sprzedaniu. Jeszcze no sprzedaję jakieś pierdolety. To ja mogę Kalebrion na przykład tobie te 1000, tam prawie 500 co mam dać i sobie wpłać to do banku. Nie, daj mi 500. 500? Dobra. Moje 500 mam. Cześć, że to, że ja kupiłem magazynki, nie znaczy, że on nagle ma pieniądze? Nie gadaj. No? Trzeba czekać. No, trzeba czekać. No to co? Evencik, nie? No tak. Pytanie, czy to... Czekaj. Najpierw ci dam to 500. Kładę na stole, więc od razu zabieraj. A co z hajsem robimy? Wpłacamy, czy jak? Wpłacamy. Farewell. Ej, ja tej zielonej karty nie sprzedałem. Kto to kupi? Hello there. Zielonej karty. Siema HBK, co dają te eventy? Eventy są super, zaraz ci pokażę. Nie odchodź, to zaraz zobaczysz. Zielona karta do bunkra. To nie udało mi się jej opylić, a ona podejrzewam byłaby wartościowa, więc... Ja myślę na... Czekaj. Pamiętacie, gdzie był ten dziad od ten, Wędek? No to jak wchodziliśmy. Tak, tam dalej. Tu. Zaraz HBK odpalę eventa i zobaczysz, jakie to jest kurwa fajne, bo to jest niesamowite.
O, dobra. A jest jeszcze ważna? A ona ma jakiś... O, ten przedmiot wygasł, okej. Okay. Chyba to. No to może wrzucić. No właśnie to zrobiłem. Pytanie, co... Jaki czas ten dzban odzyskuje pieniądze? Nobody cares. Właśnie, bo on nie ma golda, nie? Fuck. No, nie ma hajsu. No to nie mogę mu opłacić VHS-a. No nie, nie da rady. Ogólnie by... HBK da się ją sprzedać, tylko musisz chyba w ciągu 72 godzin, jeśli się nie mylę, jeśli kierownik czatu mnie nie myli, ją sprzedać. Ale zakładam, że kierownik czatu mnie nie myli, więc spokojnie. Bo to nie, to myśmy znaleźli to tydzień temu. Co? Dobra, gdzie był bank? Tutaj, nie? Tu. No, na bank. Tak, to ja idę sobie wyrobię kartę. Greetings! A czekaj, a ja mogę wyrobić kartę zwykłą, tą darmową, nie? I po prostu na szybko sobie... Możesz. Renew. Płacić, usunąć. Tak jest. I tak zrobię. Nie będę płacił za to, żeby wyrobić kartę. Deponuj. 968. Renew. Tak. Back. Starter. Zdeponuj. I zniszczyć kartę. Wyślij. Tak. Nie, wyjmij. Dobra, to ja odpalam eventa. Czekaj jeszcze, gadaj mi. Że ja go mogę odpalić, a ty jak będziesz gotowy, to dołączysz, nie? Tylko odpalę na... Disno? Nie, na tabor. Na taborze, bo znamy najlepiej, nie? I teraz patrz, płacisz za to jednego fame pointa HBK. I czekasz, aż ci się pojawi drugi gracz. Tu się pojawił Kalembrion, to teraz czekamy 15 sekund. Generalnie nie tracąc kompletnie nic, gra nas przenosi... Na arenę PvP. Na arenę PvP, gdzie wybieramy sobie dowolną broń, mamy pełny ekwipunek. Się napierdalamy po prostu, jest akcja mega... Akcja dzieje się tak czy siak na mapie gry. Tak, jeśli są tam inni gracze przypadkowi, to mają te kilkanaście sekund, żeby stamtąd po prostu wypierdalać, więc jakby... Bo jakby... nie, to mają przejebane. Tak jest. To bierzemy Umpa na przykład, bierzemy chromowane M9 i Bushmana, i tak nie będę z niego korzystał. I o, i mamy 10 minut takiej totalnie... Zdrowej napierdolanki. Tak, zdrowej napierdolanki, tu jak widzisz jest strefa, ona działa trochę jak w Battle Royale, że się trochę skurcza. Niestety nie do końca, to by było fajne jakby ona bardziej się jeszcze kurczyła, że tam na końcu też masz ten... Czy wiesz, na założenie tutaj wchodzi 10-15 osób, więc... Tak, na mały obszar, nie? No i pa. Był lepszy. Czy nie, za eventy mogą... Okej. Okay. Czy za eventy mogą być nagrody? Wiesz. Generalnie pewnie tak, chociaż ja tutaj nie widziałem, ale dla mnie wielką nagrodą jest po pierwsze to, że się dobrze bawię strzelając, a po drugie, że za kille dostaję fame pointy. Jakieś tam pojedyncze, wiadomo, ale ciężko wyjść na minus tak naprawdę. A po trzecie, korzystając z broni w tym trybie, też skillujesz postać. Expisz. Mhm. Także chyba sobie pistoletem teraz polatam, bo w sumie pistolet dobra. Potrzebuję pod expić. No to tak jak w sumie gadaliśmy. Dobra. Jeszcze na razie bez grzecha jesteśmy, nie? Bez grzechu, no. Mhm. Pa, jak tam ciska. Widzisz? No i też oczywiście dobre do skautowania, wchodzisz sobie do jakiegoś garażu, sprawdzasz, czy na przykład nie ma tu jakichś rzeczy, które mógłbyś potem sobie ewentualnie zgarnąć, jak będziesz przechodził. Że akurat to jest blisko naszej bazy, to jeden mógłby siedzieć w bazie, my byśmy tylko przekazywali info, co tu jest ewentualnie. Jak się event za 8 minut skończy, to drugi leci i zbiera. Żeby nie powiedzieć, że może po prostu trzeba czatować nas z kraju strefy, nie? Albo no, na przykład. To jest dobra opcja. I on jest. Niestety, jak się gra jeden na jednego, to się trzeba trochę nabiegać, bo się nigdy nie znajdziemy. Jak się biega w tę samą stronę. A, to już w ogóle? Ale bywa czasami tak, że się dołączają randomy, nie? I wtedy już się robi taki prawdziwy deathmatch. Z prawdziwego zdarzenia. O. Ostatnio graliśmy w kilku, to wręcz strefa wojny to była. Tak. Już nie powiem na tym wzgórzu pierścielonym, kurwa, co tam, w ogóle zero budynków, nie? Zwykła górka, jakieś drzewa i nagle 15 osób tam się znalazło.
Zabijasz jednego, trzech do ciebie strzela. Tak. Było śmieszne. No i generalnie tych rodzajów meczy też jest sporo, bo my sobie upodobaliśmy chyba te zwykłe. Tak, ale no na przykład jest napierdalanie się w klatce za pomocą broni białej tylko i wyłącznie. A grzechu. No tak. Ja z Dinglem, a ten mnie tam serią po nerach. Ty już się przełączamy, no dobra. Ha, dobra, to ja nie... Nie, to pistolety. Nie, nie, no offense, no, absolutnie. Dobra, to pistolety. Mi jest obojętne. Ja bym Kurwa, no nie, nie jestem gotów. Mówię, że nie jestem gotów. Ale ja nie pytałem. O, się strajdowaliśmy. Pięknie. Ja wiem, że nie pytałeś. Ja tłumaczę. No i... W ogóle full wypas by to był, gdyby było tak jak w MW2, że możesz sobie loadout jakiś zrobić, wiesz, jakiś kolimator wrzucić za pistolet albo coś. Tak, tak, to by było najlepsze, ale wątpię, czy to zrobią. Natomiast 27% mam skilla na pistoletach i zaraz zobaczymy, czy to się bardzo zwiększy po takim jednym meczu, nie? Już, że bardzo nie, ale coś tam, jak pozabijam, to coś mi powinno być. No kurwa. Tam gdzieś spadł granat. No nie był mój, a... Przykre jest to. A jednak Deagle na takie to nie jest dobry bonus. Nie, no dobrze mi pierdolnął, powiem ci. Tak? Czuję ból. Wykrwawiam się. Raz byś musiał dostać, nie? No, pewnie tak, ale ty też chyba nie od pierwszego padłeś. No nie, nie. Kurwa, idę z rewolwerem, będę jak... To no poważnie, wykrwawiam się, a nie chce mi się teraz tego bandażu używać, bo ja już znam życie, ja wiem, co się stanie. No jak tylko się położy, co ci ktoś wyjebie w plecy, no jakby... No i tutaj widać, że strefa się cały czas zmniejsza. O. Miałeś full shopy, grzechu? Nie. Okej. Okay. Problem jest, że jak dostanę, nie? To widzę wszystko na szaro. O, ty to już na szaro masz? No, teraz już tak. No mówię ci, ten Deagle nie jest wcale taki słaby, jak się wydaje. Wiesz, nie wiem, ile grzechu miał HP, ale dostał z rewolwera w klatę i padł, nie? A rewolwer też w ogóle. Chyba aż sobie... No, aż mnie skusiłeś. Aha. Robimy pojedynek? O południe? Tak. Szybko musimy się znaleźć, bo mam 20% HP-ków. Teraz się wykrwawię i to będzie smutne po prostu. Nikomu nic nie da. I hear you. A powiem ci, że dość mocno się ta strefa zmniejsza tu z tej strony. No. Muszę powiedzieć, że jeszcze na tych kilkunastu HP-kach, co miałem, to jeszcze mi się udało coś zrobić. No tak, no akurat bezsensownie zrobiłem, że... Zacząłem przeładowywać. Kurwa, grzechu se stał po prostu. Dobra, to ja zmieniam w takim razie na... Chyba jeden jest tylko ten rewolwer, nie? A, jeden czyli to nie są wszystkie bronie, które są w grze, z tego co widzę. Cześć, Rixon. O, ciebie to dawno nie było. Nie teraz! Nie teraz! Nie! Kurwa! Po co ja go przeładowuję? Nie wiem, ale teraz ja muszę go przeładować. O, dobra. Ruszamy. W takim razie. Pamiętam, gdzie był. Czego tu po drodze nie było? Daj spokój. Shit! O, oh, fucking shit. Trafiłem cię, nie? Nie. Finala nie było? No nie było finala, ale to jakby nie moja bajka.
Co tu się stało? Że ten drugi patch też. Jak to co się stało? Wykrwawiłeś się? Otóż nie. Najlepsze, że straciłem łeb, po czym mi gra powiedziała, wykrwawiam się. Sprytnie. No tak właśnie było, no. Nie mogę nic jej zarzucić tym kątem. Jakby tak, no twoje truchło na pewno jeszcze trochę krwi straciło. Ale dziękuję, Frickson. A, się chyba wykrwawię. Nie ma! Nie ma, kurwa! Ale wyskoczył mi komunikat, że umiejętność pistolet podstawowe i strzałka w górę. A, widzisz, czyli zlevelowałeś. Ja muszę sprawdzić teraz. Pistolety... 32%! To już naprawdę, z 27 na 32 to 5% po jednym meczu. No, to nie jest człowiek. Wiesz, pytanie, czy strzelając z jakiejś szybszej broni rewolwer, to też więcej co byś mógł zrobić. Wiesz, liczy się liczba trafionych pocisków, czy liczba zadanych obrażeń na przykład. Nie? No dobre pytanie. No dobra, porobił nas. Porobił nas bardzo. Czy próbujemy jeszcze raz na innej mapce, bo mi się dobrze z pistoletami latało. Spoko. Dobra. No i teraz jak się kończy event, no to wracamy do miejsca, w którym skończyliśmy. I mamy swoje wyposażenie. Także eventy bardzo fajne, bardzo polecam, nie? To jest publiczny serwer Fixon. Pojedynek Disno, spróbujmy. Ja tak zobaczę, czy ten gałganiarz ma pieniądze. A właśnie. Gałganiarz to i ja potrzebuję jego pieniędzy, ale podejrzewam, że one to się długo będą respić. Podejrzewam, że i zdobę. Chłopaku, 100 tysięcy ma, dawaj. Kurwa! Dobę, kurwa! Patrzcie, jak się podjarał, biegnie to. Nobody cares. A jak to tu granacik wyrzucił? A mi się tak kliknęło. Nie ma brzyna sprzedawać? Nie, zostawię go na powrót. Nie, czekaj. No błąd, w sensie wizualny. On nie ma, bo mi wyskoczył komunikat teraz, że nie ma pieniędzy, czy jesteś pewien, że to sprzedać. Fuck, a ja sprzedałem normalnie tego. Proszę, nie zapomnij maski, hełmu. Właśnie, ty. Dobrze, że mi mówisz. Sam zapomniałem. Maska i hełm. Tylko, że on znowu nie ma golda, nie? Kidding. Nobody cares. Tak, środki handlarza 200. A mi 100 tysięcy pokazuje, czujesz to? No dobra, tak. Dawaj event. No event i może odzyska część hajsu. Ja już go odpaliłem, więc możesz ten. Back for Blood. Ja nie znam gry. Znasz gry, Brusio? Znam, ale nie grałem. Okej. Okay. No to odpowiedź brzmi nie. Nie grywamy. W ogóle to jestem na 621 miejscu w rankingu. O kurwa. Nie zdążyłem spojrzeć. Ale też na razie dopóki nie dołączą inni, to pistolety, nie? Potem to można sobie zmienić. Ale to jest ranking według chwały, nie? Więc jakby nie ma znaczenia ten... Pewnie tak. Event jakby ze specjalnie. Dobra, i bierzemy. O, HS9 w sumie to się przyda, bo dużo ich ten lata, także zobaczymy, jak się z tego strzela. Wiecie, zobaczmy.
Tylko ja i Galembrion na razie. Grzechu przyjdzie, to się skończy dzień dziecka. O! No patrz, jaki aimbot, no. Kurwa. Powiedz, że cię chociaż zraniłem. Wiesz co? Nawet tak nie mów. Mam wrażenie, że dostałem, ale mam 100% HP, więc coś poszło nie tak. Czyli po policzku poszło. Po prostu tak. musnęło. Fajnie, fajnie. A, Grzecha wypierdoliło. Zobacz, on teraz skama odpala. Okej. Okay. No to dobrze, że był w safe zone. No. O, i dołączył. Uczestnik dołączył. Coś mam znaka. Spoko. To się jeszcze na razie zbyt wiele nie działo. Dostałem... No, nie minęło cię za dużo. Poza tym, że Bor się dostał bani. Dostałem bani i tyle, a miałem wszelką możliwą przewagę nad nim. Biegł sobie, nie widział mnie, przycelowałem. No i jak zwykle. Tarkov vibes. Obie demo zdawsze wiatr w oczy. I chuj w dupę. I kotwica w plecy. No i gdzie wy są? No ja na przykład cały czas środeczkiem. O! Faktycznie. No jest lepszy, no co zrobisz, co zrobisz? Ale nie poddajesz tej walki. No już coś tam się kiedyś strzelało. Nie jakoś mocno, nie jakoś zawodowo, ale... Nie wiem, że teraz mnie nie trafiłeś. Nie wiedziałem. Mogłem nie wiedzieć, szczerze mówiąc. Okej, okay, dobra. Nie zepsułoby mi to dnia, a tak to widzisz. Okej, okay, przynajmniej cię zabiłem. Przynajmniej raz. Warto było. Wiesz, i ta świadomość, że Grzechu jest tutaj gdzieś tak, z nami. Jest tak już w budynku. Kampi z pistoletu. O, to jest Grzechem. Uja tam. Nie ja, mnie tam nie ma. A, myślałem, że... Okej. Teraz wiem, gdzie jesteś. Ale nie, już poczułem krew. Swoją, co prawda. Kurde. No nie, zabiłeś go granatem, tak? Nie, ja nie rzucałem żadnych granatów teraz. To co, on sam się zabił? No nie wierzę, po prostu, tylko ci łeb wystawał, nie mogłem, to nie można tak. Ale tobie też. Yes. Ale ja wiedziałem, gdzie jesteś. A ja słyszałem, jak żwir ci się pod butami przesypuje. Ale wiesz, jak ten, może się okazać, że nie zdąży się wyleczyć na ten przykład. Chociaż chyba zdążę. No ale to nawet, podejrzewam, że nawet jak nie zdążysz, to i tak za to już nie będę miał fraga, także no... Myślisz? Co? Mi się wydaje, nie widziałem jeszcze nigdy, nie dostałem nigdy fraga już po śmierci, nie? Wiesz, może kwestia tego, jak daleko od strzelaniny to się wydarzy, nie? Może. Oj, pomalowało mi świat na szaro. Kurwa. No dobrze, teraz to mi już w ogóle nie idzie, bo Grzechu mnie teraz jednym strzałem zdjął, nie? Słyszałem to. Yeah. O,
Oj, oj, przepraszam. Za co? To był taki odruch, wiesz? Wiem. Ja nawet dobrze wiem, że przycelować. Ale to czasami, znaczy jak z automatu latam, to czasami już w ogóle nie celuję, tylko tak wiesz, seria po prostu. Nie no, ja zdążyłem kliknąć prawym i od razu na twoją głowę poleciał, naprawdę, jakbym aimbota miał. Mm. To by się spodziewał. Ja no, webshot. Nareszcie. Bo już fory daję, bo naprawdę nie widzę innej opcji. Nie, nie. Nie jestem hamem. A czy tu gdzieś grzecha słyszę? Lata po jakimś budynku. Jak? Jak? Słuchajcie, naprawdę fajna zabawa, podoba mi się. Najprostszy sposób na stracenie znajomych to właśnie... Najbardziej skuteczna z metoda. Wiesz co, ja już kiedyś miałem taką sytuację, że ze znajomym poszliśmy na LAN party. Aha. I no ja wtedy grałem dość dużo w Unreal Tournamenta. Wiadomo, strzelanka jest strzelanka, ale grałem dość dużo. I było tak, że chłopaków było trzech, którzy gdzieś tam ze sobą grali. Mhm. I to dosłownie w jakiejś gry, której ja nie ogrywałem, ale też strzelanki, nie? Mhm. I w zasadzie dopóki nie poznaliśmy mapy, to nas ogrywali. Ale kontynuuj. Z tą mapą zaznajomiliśmy. To się zmieniło kompletnie i gdzieś tam w przerwie między jedną grą a drugą ja sobie odpaliłem mojego tego Unreal Tournamenta z bota na najwyższym poziomie trudności. Mm-hmm. To w takim trybie, że one shot, one kill. Mm-hmm. I jak wygrałem z tym botem i zapytałem, czy ktoś chce może pograć w Unreal, to chętnych nie było. Jakby rozumiem. Nie, bo ja wiem, to ten SF-19 to jest gówno, to z tym to nie można latać, to jest... Po prostu, to cały czas sprzęt zawodzi, nie ja. Ale nie, no, jakby wiesz, no... Ja na przykład nie miałem sytuacji... Wiem, dziwne. No i jak to możliwe, jak strzeliłem do ciebie dwa razy? No i ja no czuję do teraz, ale wiesz... Ale ja strzeliłem... Nie strzeliłeś 3 razy, ja do ciebie tylko raz. Natomiast nie miałem jeszcze sytuacji, żeby się z kimś pożreć, na przykład, że jemu lepiej idzie na przykład w grze, ale miałem sytuację z kolegą Jotkiem, którego na pewno kojarzycie, że mieliśmy dosyć długiego focha, bo w GTA go zepchnąłem z toru, jak robiliśmy jakieś tam wyścigi, no i mnie zaczął wyzywać. I mieliśmy takiego focha na siebie, naprawdę przez kilka miesięcy, no ale potem ostatecznie... Chłop się zreflektował. Jak? Nie mam już szamu? Co jest? Chłop się zreflektował, przeprosił i uznałem, że... Nie... No... Odebrałeś mi właśnie radość, nie? A kawałek hemu tylko widziałem. Wystarczyło, jak widać. Czy wiesz, jakby wiedziałem, skąd strzelasz? Mhm. I tak jak mówisz, to wystarczyło. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, game over! No. Stabilne widzę wyniki. Bardzo. O! Tak można? Najwyraźniej. Dobra, dosyć tych głupich kurwa eventów. Wracajmy do bazy.
Nie, no ja wiesz, ja tu muszę zostać, bo muszę sprzedać no, rzeczy. Wiem, tylko no sprzedawca ma obecnie... No nie wiem, gdzie to się sprawdza. No jak będziesz, przeklikasz na sprzedaż, to ma minus jednego cebuliona, no. Kidding. Nie, u mnie środki handlarza tysiak. No, no, to... on... no ja wiem, wiesz, sprzedaję. Jakby też tak miałem zanim ten, nie? Poprzednio. Natomiast jak kliknę to i kliknę sprzedaj, to wyskakuje mi okienko, że on nie ma pieniążków. Mogę ci odpalić następnego eventa, jak chcesz. Nie, no jakby wiesz, przypuszczam, że no nie wiem, jest pierwsza, więc pewnie tu się po prostu wyloguje, zaloguje się jutro, to nie, sprzeda mi i wrócę do bazy. No dobra. Ja muszę teraz znowu kartę starterową odnowić. Dobrze, że ona ma chyba nieograniczony limit odnowień, nie? A, chłopaki, spiszcie ten dane konta na Discorda od razu. A to są jakieś numerki na karcie? Co to jest? Gdzie to się wyświetla? Wiesz co, jak wejdziesz w dane konta, się zalogujesz w niego. Dobra, tu mam kartę. A to muszę odnowić kartę, żeby wejść w dane tak, konta. Tak, będą starterową nawet, no. Tylko dane właśnie, karty. Kurwa, to... No właśnie, pytanie, czy to nie jest numer karty? Teoretycznie numer konta, ale typ karty mam tu też odpisany. Dobra, pójdę zobaczyć. No i ten numer jest na karcie. Hmm. 1, 7, 4, czyli jak ja ją... No? A wiesz co, zróbmy tak. Wyjmij kartę, zniszczę ją i zobaczę, czy jak sobie wyrobię nową. Nie, no to starterowa będzie miała ten sam numer, nie? Okej. Okay. No, chłopie, gadaj ze mną. Moje karty. A no tak, rzeczywiście. I powiem ci, że nie tylko starterowa, bo też ta klasyczna też ma ten sam numer. Także okej. Okay. Czyli to nie jest tak jak u ciebie w pracy. Nie. Zdecydowanie. Że każda karta ma inny ten. Mhm. Ale to dobrze, to jak sobie spiszemy te numerki, będziemy sobie mogli robić przelewy, jakby komuś się wzięło padło, a ktoś będzie miał hajs akurat. No to wiesz, można zasilić tam konto i jakoś to tam będzie. Ja mam 3700 obecnie. Ja już co, ja mam tysiaka na koncie i jakieś 300 w gotówce. To mogę ci od razu teraz przelew pchnąć. No ale nie potrzebuję, mam tysiaka na koncie. No tak. Znaczy to na, wiesz, na jednego ci wystarczy, jakby musiał to tak mniej więcej porówno rozdysponować. Kładam, że jeden mi wystarczy. Grzechu, a ile ty masz hajsu obecnie na koncie? 2700. Okej, okay. No to na 2 kilo będzie. No to mam podstawowy pistolet na 15% jeszcze zrobię. Czekaj, to ja zobaczmy jak to działa w ogóle. Zrobię Kalambrionowi przelew na tysiaka, wtedy każdy będzie miał po 2. Aha, tylko żeby... ja muszę odnowić kartę, żeby zrobić przelew, nie? No, musisz odnowić kartę, żeby móc w ogóle z nim rozmawiać, nie? To jest... przelew na inne konto, dobra. I te... Aha, musisz to, mi wpisać ten swój numer konta. Jest idealny po prostu w pozyskiwaniu klientów, nie? Mhm. W zasadzie 1020, bo 2%. Nie, czy 1002? To 1020, jak 2%, nie? Dobrze liczę? Jestem bankier. Nie muszę wiedzieć takich rzeczy. To robi system, ja wiem. Podasz ten numer konta? Wpisuję. A, dobrze, dobrze. No to sobie skopiuję. Ciekawe, czy w ogóle to zadziała, nie? Ctrl-C, Ctrl-V. Byłby super.
ja w ogóle wiem, co zrobię. Jednak podamy nazwę serwera na streamie, ale też na każdym streamie będę miał gdzieś z boku napisane numer konta. Numer konta. I zamiast mi donate wpłacać, to gracze będą wchodzić i mi hajs płacić w grze. Chcecie oglądać? Spoko. Ale muszę się mieć za co respić. Okej, no zobaczmy. Kopiuj. Nie, wiesz, chyba jednak wolę ten. No nie wszyscy wiedzą, gdzie gram. No to nie, wiadomo, ja sobie jaja robię. Ale okej, nie mogę niestety kopiować. Znaczy wklejać. Czyli skończy się na tym, że każdy będzie miał wypisaną kartkę z numerami kont przy komputerze przyklejoną. No nie, no ten Discord myślę wystarczy, nie? Ale okej, przyszedł ci Tysiak? Jeszcze nie. To by miało... No po przetwarzaniu nocnym. Ale... Czekaj, bo to dziwne, bo ja dalej mam 3000. Nie wiem, może ja nie zwróciłem uwagi i może coś nie przeszło. Jeszcze raz. Przelew. Przelew na inne konto. 7... Tak. 7, 1, 3, 4. Może mi odbiło po prostu. Wysłałem na zły numer konta i... Też tak w banku nie działa od razu swoją drogą. I teraz 1020 dajmy. Wyślij. No. Transakcja udana. Czy chcesz spróbować jeszcze raz? Nie. Stan konta dalej się nie zmienił. Okej. Okay. Może przelewy nie działają. Może właśnie albo to przetwarzanie nocne. Jutro się obudzę i będę miał już tylko tysiaka niecałego. Świetne. Ja się... Jakby no może nikt tego do tej pory nie robił, nikt tego nie testował, czy to zadziała, nie? Może. Wiesz, to działa tak samo jak to nie wykrywać metali. Uff. Otóż to. Albo mogłeś mi podać zły numer konta jeszcze, jest taka opcja. To zweryfikuję jeszcze to oczywiście, natomiast wydaje mi się, że jednak te 6 cyfr do przepisania to nie jest aż tak dużo. No nie no, 9. Gdzie ja 9? Więcej. 12. 7, 1, 3, 4. Tak. 0, 7, 6, 1. Tak. No, tak. 17, 49. No nie chce być inaczej. No nie. Czyli jutro będę miał 3000, a ty 1. Okay. Może tak być. No dobra, zobaczymy. Może w ogóle nie zadziała, nie? Idę sobie polutować samochody. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gówno. O, ale metal skrapy są. Już wiem, z czym do domu wracam. Oj, łuk, setkę. No już mam się czym bronić. Łuk setki nie naciągniesz. Ale mogę naciągnąć sprzedawcę na zakup. Nawet nie wiem, że cały czas leżał w złomie tutaj. To chyba trzeba by mieć ten siłę na maksa, co? Żeby z niego korzystać. I'm Rey Skywalker. Dużo trzeba. I do tego łucznicy. O! Ledwo. Ja ucznictwo mam na średnie 10%. A pokaż mi ten łuk. A już ci kładę. O kurwa, patrz. Dobra, no. Nie, no twój. Ja z niego użytku nie zrobię. Ja wiesz, jak Excalibur, nie? Naciągnąłeś, to jest twój. No. No, ale ciężko się naciąga. To jest jak no, ten Dark Saber, nie? Nie jestem w stanie. To jest ja bym się skończył. Proszę. O kurwa! Ale od razu puścił. No. Patrz, ja jestem puchem marnym najwyraźniej. Nie wytrzymał tej strzały, od razu poszła. Jestem puchą marną. Dobra, to co, no, trzeba go opylić. A nie opylę go, bo nie ma sprzedawca hajsu teraz. Tak, też muszę czekać do jutra. No dobra, chłopaki, to co, kończymy tutaj?
No chyba. To ja sobie idę do salonu i se tam się wyloguję. No i świetnie pewnie. Odnośnie Dark Sabera, to czytałem ostatnio taką fanowską teorię fajną. No. Że ani Bo-Katan, ani Din Djarin jakby to nie do nich należał miecz. No bo skąd się wziął u nich, tak? No bo teoretycznie... Czyli to było tak, że ta Sabine tak, dała... walki, tak. Nie? Tak, tak, tak. A osobą, która pokonała... Maula, który okay. był potencjalnie prawowitym właścicielem Darksabera, był Obi-Wan Kenobi, tak? Okej. Okay. A Kenobiego zabił Darth Vader. No tak. Po którym Luke odziedziczył Darksabera. No, a jego zabiło w zasadzie głupota twórców, także Rian Johnson jest prawowitym właścicielem teraz Darksabera, który już nie istnieje, więc w sumie na chuj to wszystko było. No nie, no ale wiesz, ktoś to gdzieś tam porozkminiał, nie? Disney jest teraz właścicielem Darksabera, bo on zabił Luke'a Skywalkera. Bo on zabił całą franczyzę. Dokładnie. Oj, jest smutne. No nic. Dobra, panie, dziękuję serdecznie. Bardzo miło się grało. No, dzięki. Jutro się pewnie widzimy. Teraz się nawet nie pytam. Do zobaczycha. Hejo.